Cześć, miał z tej strony. Słuchajcie, witam na live na kanale w niedzielę. 29 października. No i słuchajcie, live taki dosyć luźny. Wie, pogadamy sobie w stylu wolnym troszeczkę. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chyba słychać, bo mruga mi ikonka dobrze. Znaczy nie ikonka, tylko pokrętło mi mruga. No, fokus rajcie, jakby to nie brzmiało. W każdym razie tak, odnośnie Władimira Władimirowicza. Znowu, że tak powiem, po raz kolejny zaliczył śmierć w wirtualnej przestrzeni. Ciekawe teraz, kiedy się zrespawnuje ponownie. Ale z drugiej strony, słuchajcie, o tyle jest różnica taka w informacjach tych teraz, które napływają, że wyszły one ze źródła, które jeszcze nigdy nie twierdziło, że Putin zmarł. A przede wszystkim nie powtarzają tego Ukraińcy. Nie grzeją tego tematu bardzo, ale zaczynają powtarzać tę informację ruscy. Oczywiście związani najczęściej z opozycją jakąś, albo ruscy, którzy musieli opuszczać Rosję. Z całą pewnością twierdzą, że nie żyje, bo mają informacje i coś. Słuchajcie, no trudno mi jest w to uwierzyć. Nie dlatego, że to jest niemożliwe. Nie dlatego, że to jest niemożliwe, tylko dlatego, że, jakby to powiedzieć, to by było na tyle ciekawe wydarzenie i bardzo znaczące, jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową, że no, człowiek się tego raczej nie spodziewa. Natomiast wszystko jest możliwe. No, Putin ma trochę lat, już jest chory od dłuższego czasu. I to, że jest chory, to wiadomo, no, widać w jego zachowaniu, w jego yy, niektórych gestach, w jego u, ruchach ciała i tego typu rzeczach. Już no, pomijam to, że jest chory na umyśle z pewnością, bo rozsądnie to on nie myśli od dłuższego czasu, ale <laughs> słuchajcie, czy coś to by zmieniło. Oczywiście władze Federacji Rosyjskiej są przygotowane na taką ewentualność, że Wołodia wali w kalendarz. Tam są ludzie, którzy mogą przejąć władzę i informacja o jego śmierci, jeżeli do niej dojdzie, na pewno będzie ukrywana przez jakiś czas, dopóki nie ogarnie się spraw na szczytach władzy, czyli dopóki nie, zostaną, nie zostanie ustalone, kto przejmuje schadę po Putinie, kto ma za sobą wojsko, kto ma za sobą służby, kto ma za sobą rozgwardię, kto jest z kim, kto ma pakiet kontrolny tej organizacji przestępczej o charakterze zbrojnym, jaką jest Federacja Rosyjska. Dlatego wiecie, to w pewnym momencie na pewno ta informacja okaże się prawdą, ta, że Putin nie żyje. Czy to będzie ta informacja teraz, czy informacja za miesiąc, czy za rok, czy za pięć. Nie wiadomo, no, nikt nie jest wieczny. W każdym razie tak, czy to by było dobrze, czy źle, jakby wolno w, w kalendarz. Na pewno byłoby bardzo ciekawie i z pewnością istniałaby większa szansa na to, żeby zakończyć konflikt wojenny na Ukrainie. E, dlatego, że są grupy interesów związane z dużymi pieniędzmi w Rosji, którym po prostu ta wojna się nie opłaca. Natomiast są również tacy ludzie, którzy będą wojnę kontynuować, dlatego że wiedzieliby, że w wypadku jej zakończenia niezakończonego, w wypadku zakończenia tej wojny, ale zakończenia niezwycięstwem pełnym Rosji, no to będą mogli być pociągnięci do, do odpowiedzialności. Mam tutaj w szczególności na myśli. Yy, Polityczne ramię armii, można powiedzieć, czyli ministra obrony, Szejgu, również szefa sztabu Gerasimowa, ale przede wszystkim bezpośrednie otoczenie Putina, to którego wywindowało na to stanowisko ileś tam lat temu, od których przez dłuższy czas był zależny, a potem wydaje się, że ich sobie podporządkował, czyli ekipę pana Patruszewa, który jeżeli on by został. Wodzem, furiorem Federacji Rosyjskiej, no to sytuacja by była, wydaje mi się, gorsza, bo to jest człowiek, który myśli, wydaje mi się, jednak mniej emocjonalnie niż Putin. Ale najgorszą sytuacją byłaby ta sytuacja, o której już wspominałem parę razy: czyli chęć ze strony tych, którzy przejęliby władzę w Rosji, chęć do zakończenia wojny w postaci pokazania gestu dobrej woli, czyli przypuśćmy ogłoszenia wolnych wyborów, no i oczywiście w wyborach tych wygrał, wygrałby wypuszczony z łagru Nawalny, prawda? Nawalny, który jest prawdopodobnie po prostu hmm, jednym, jest, są to <grywny> Nawalny i jego ekipa, przede wszystkim Nawalny i jego wizerunek to są aktywa, którejś ze Nie wiem tylko, czy wywiadu wojskowego, czy, czy wywiadu cywilnego, czy, czy FSB po prostu, czy SWR przepraszam, czy FSB, czy GRU czy SWR GRU, bo SWR to jest wywiadka to FSB to teoretycznie coś takiego jak ABW w Polsce. No i to by było najgorsze, no bo wiecie, tak jak mówiłem, Zachód by się zakochał szybciutko w Nowalnym, stwierdziliby, no to taki demokrata, teraz to już w ogóle super, teraz to już Rosja będzie zupełnie inna, to trzeba im sypnąć kasą, nie można ich tutaj, trzeba dać im zarobić, po prostu, żeby mieli jak zapłacić za odbudowę Ukrainy, no i tak to by się toczyło. Zaraz by się tam Niemcy przeprosili z nimi, zaraz by odbudowano Nord Stream, a waha by popłynęła sojusz rosyjsko-niemiecki by z powrotem na pełnej K działał no i to by było najgorsze przynajmniej dla nas ale wiecie jeszcze Maciek w dupie już mu kaszę studzą jak to się mówi także dopóki nie będzie potwierdzona jakakolwiek informacja i kiedykolwiek że Putin walnął w kalendarz no to będziemy żyć w takiej nieświadomości Znaczące może być trochę to, że bardzo uaktywnił się w ostatnich przez ostatnie kilkadziesiąt godzin Łukaszenka, która, który zaczął mówić o tym, że on by chęcią ten konflikt, zakończył i jest gotowy negocjować, też jest bardzo ciekawa sprawa. Natomiast nie wydaje mi się, że Rosja zrezygnowałaby ze swoich aspiracji dotyczących Białorusi, czyli tak jak mówiłem, jeżeli nie pójdzie im militarnie na Ukrainie. No, to trzeba będzie sobie zapewnić jakieś zastępcze zwycięstwo, czyli po prostu wcielić do siebie Anszlu z Białorusi przeprowadzić. Tak mi się wydaje, że tak to może być. Żyjemy w ciekawych czasach. Do tematu ukraińskiego jeszcze wrócimy. Na razie zobaczę, co tutaj się dzieje, co piszecie. Chmielu, czy chodziłeś? Chodzisz na siłownię? Chodziłem na siłownię przez kilka lat przed wojskiem, a potem po wojsku też trochę chodziłem. Natomiast teraz nie chodzę, bo w domu mam wszystko, co jest potrzebne. Bardziej podoba mi się ćwiczenie na wolnych ciężarach, ćwiczenia do, będące w zakresie treningu w trójboju siłowego, ale również kettle, maceball i tego typu rzeczy. Także takimi rzeczami sobie macham. Takimi rzeczami sobie macham i może to być też problem, bo w, mam w związku z tym, gdzieś tam pod tym tłuszczem <noise> rozwijają mi się mięśnie i ciężko mi jest określić, jaki mam w końcu to fakt, to spadek wagi. No ale tam generalnie czuję tylko w pasie, że mam paska, pasek coraz ciaśniej zapinam. Czyli mam całe, spodnie mi z dupy spadają, także coś tam działa to wszystko. Ponadto jeszcze dość intensywnie trenuję y, szybkie marsze na bieżni, y, świński trucht, Także mam wrażenie, że przynajmniej dla zdrowia będzie dobrze. Muszę, może się doprowadzę do wiosny, do jakiegoś porządnego stanu fizycznego. Tu się zmartwiłem. Skończyłem wieczną wojnę. No ciekawe, ale żeby urywało dupę, to nie powiem. Ja mam bardzo odmienne zdanie na ten temat. Uważam, że ta książka jest po prostu absolutnie rewelacyjna arcydzieło dla mnie. Chmielu, a może Duda ma poparcie USA w przeciąganiu utworzenia polskiego rządu, aby zagrać na kogoś niemieckiego. Kompletnie to jest według mnie bez sensu, bo przede wszystkim Duda wcale nie przeciąga. No kurna, w Konstytucji jest napisane, ile trwa kadencja parlamentu, ile, kiedy prezydent ma ogłosić, w jakim czasie ma ogłosić powołanie nowego rządu. I wiecie, prezydent nie może teraz desygnować Tuska na premiera z jednego podstawowego powodu no bo co, obejrzał w TVN czy w innej telewizji, że y, oni twierdzą, że mają koalicję czy przeczytał w gazecie z tego co wiem i jeszcze to jest sytuacja na wczoraj y, partie szeroko pojętej totalnej opozycji nie przedstawiły prezydentowi umowy koalicyjnej, nie pokazały mu umowy koalicyjnej. Na podstawie konstytucji, na podstawie przepisów dotyczących wyborów również, no i konstytucji oczywiście, prezydent musi zwrócić się do partii, która wygrała, zdobyła najwięcej głosów. I zapytać się ich, czy są zdolni, czy, chcą, czy będą w stanie utworzyć rząd. Partia, która wygrała wybory, jeżeli chodzi o ilość oddanych głosów, to był PiS. Wszyscy wiemy, że PiS zdolności koalicyjnej na własne życzenie nie ma. Natomiast prezydent musi się opierać na faktach, a nie na doniesieniach prasowych. Nie wiem, jak ja bym się zachował jako prezydent, ale na pewno nie, nie kazałbym, znaczy nie, nie desygnowałbym na premiera Tuska i nie ze względu na to, że uważam, że Tusk to jest yy, osoba bardzo negatywna, <laughs> negatywną osobą postać. <laughs> Tylko dlatego, że no, nie może się prezydent opierać na tym, że jedna baba drugiej babie powiedziała na bazarze, że oni utworzą rząd, bo mają większość. No. Skąd on to może wiedzieć, skoro nie widział tego na piśmie, nie widział umowy podpisanej pomiędzy Lewicą, psl Szymkiem Hołownią, Tuskiem i jego akolitami i resztą tego całego tałataństwa? Nie pokazali mu tego. No jeżeli mu to pokażą, no to wtedy uważam, że prezydent będzie musiał ogłosić, dysygnować na premiera Donalda Tuska. I taka jest prawda. A problem polega też na tym, że opozycja sama nie wie, kto tam jeszcze będzie premierem. <grywanie> no a poza tym coraz ciekawiej jest, bo coraz mocniejsze kłótnie są pośród tych 11 ugrupowań, które będą prawdopodobnie tworzyć rząd przez jakiś czas. No, no tylko po prostu robić popcorn. Tak, Gratchmond. My... Pisze o Putinie, jeszcze Niemcom jego śmierć by była na rękę, zaraz wróciliby do handlu z nowym demokratycznym rządem. Oczywiście, że tak. Eee, to nie mam żadnych programów, problemów technicznych. Sprawdź, bo internet nie. Czekajcie, sprawdzę, jak u mnie wygląda internet. Eee, Pyk. Zaraz zobaczymy, jak to u mnie teraz się sprawuje. Już widzę, że dobrze. Mam 340 megabitów stałe i stały Ping 2. Na dwójeczkę mam. Nie mam żadnych spadków. Mam tak, 340. No dobra, skończmy się to robić, to zaraz wam powiem po całości. 340 download, do, downloadu i e, 580 uploadu mam. W tej chwili. Także i też stała bez żadnych skoków. Także coś może wiecie, słyszałem, że ktoś tu pisał, że YouTube dzisiaj coś cienko działa, także... Mm, no nic na to nie poradzę, jakby coś. Jak będzie tragicznie, to najwyżej powtórzymy live'a jutro. Tabdys, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Dobry film, Chmielu, zrobiłeś o tych łodziach podwodnych. U niektórych internet nie, u niektórych jest dobrze. Patrzę co tutaj się co tutaj wypisujecie. Jeszcze tak. Zimne dziękuję za wsparcie kanału. Tak, YouTube ma jakieś problemy. No nie wiem. W związku z tym nie wiem. Może może... No jakieś można jeszcze na Facebooku oglądać, ale jeżeli YouTube ma problemy, to Facebook też ma problemy, także. To jest jedna i ta sama uh, firma. Tak, jakieś są rzeczy. No ale nie u wszystkich. U niektórych jest dobrze. W każdym razie tak. Uh, co tak ostatnio ograniczyłeś aktywność? No właśnie nie ograniczyłem, no coraz teraz regularniej robię, będę jeszcze częściej to robił. Przynajmniej raz w tygodniu do dwóch razy są jakieś filmy na kanale, plus live'y, także ograniczona miałem działalność, można powiedzieć, bardzo nieregularną w okresie wakacyjnym i po wakacyjnym, no, ale już teraz, już nie, już staram się być regularny, także tak. A jeżeli chodzi o... Yy... Film o okrętach podwodnych. Słuchajcie, no ja jestem w szoku, bo mm, ogarniam teraz kolejną taką grę oprócz Cold Waters, oprócz takiej, można powiedzieć, gry podwodniackiej, dziejącej się mm, w czasach zimnej wojny. No to ogarniam sobie wczesną wersję, wczesny dostęp gry U-Boat i powiem Wam, że jest, no, jest zajebista, muszę Wam powiedzieć. Eee... Jest, powiem, pokażę wam fragmencik takiego filmiku, który nagrał jeden z gości z konta Wolfpack, jeśli się nie mylę, które sobie oglądałem i tam zobaczyłem tą gierkę i postanowiłem, że dobrze by było, żebym ją też spróbował, jak ona działa. Pokażę wam jak to wygląda. No po prostu dla mnie to urywa łeb, muszę wam powiedzieć. Będzie tak, tylko tu sobie przyciszę troszkę. U 559 pushes on with her torpedoes left. To jest oczywiście jak sama nazwa wskazuje. Hmm. O, ale rzeczywiście jest problem bo. Here is hoping that we are able to find a suitable target for our remaining torpedoes and return o, home kurna, to the ship no. unscathed. BDU wants us to patrol for a total wiem, of 2, to 500 kilometers inside of our assigned grid. We are almost done with this objective. Once it is completed, Kurde. we may head off to Malta to try Dobra, to avoid any problems. Hello everybody. Wolfpack here. No tak może zobaczymy. And, oh boy, bring... Nie wiem czy teraz coś widać. Ale e, nie mogę sobie podejrzeć, nie wiem dlaczego. Dricklock. Tak się okay, spierwio. All ahead flank. No nie wiem, może widać. W każdym, w każdym razie 5, gra się to, co wcześniej oh drugiej wojny światowej jest dowódcą. Ubota niemieckiego, łodzi pod, niemieckiego okrętu podwodnego i zaczyna się 1 września 1939 roku. Powiem Wam, że jest niesamowita gierka, przede wszystkim dlatego, że wygląda absolutnie rewelacyjnie. Po drugie, można sobie za pomocą modów ją bardzo mocno urealistycznić. Łącznie z prawidłowymi flagami i oznaczeniami niemieckimi, bo przecież oczywiście jest Faskka SB. A przede wszystkim jest takie połączenie taktycznej strategii podwodnej symulatora troszeczkę, a przy tym no można powiedzieć, że to jest też taki arpeg, dlatego że tutaj trzeba zarządzać całą załogą, załoga, można się do załogi przyzwyczaić, załoga ma cechy ma swoje osobiste, ma drabinki rozwoju, no i naprawdę można przeżyć niesamowite przygody skutecie. Zastanawiam się, czy w ogóle mnie... No, no, chyba widać, tylko że nie wiem jeszcze jak. E, stylu, powiem Wam, że jest że tak, że naprawdę można niesamowite lepsze, rzeczy tutaj nie przeżyć, tym bardziej, że można się przyzwyczaić do tych załogantów I, i ta gra jest zupełnie inna niż te wszystkie symulacje łodzi podwodnych, okrętów podwodnych, jakich, kiedykolwiek z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Wciągnąłem się. Jest grubo. Wczoraj do czwartej w nocy musiałem działać na Morzu Północnym i wracałem do portu z generalnie z uszkodzonym okrętem, z problemami z balastem. Z szorowałem po dnie, prawie że momentami ciężko było. Musiałem ładować akumulatory, patrzeć o powietrze, elektryczne silniki, wiem, zniszczone w pewnym momencie kilku rannych członków załogi, coś absolutnie niesamowitego, do tego jeszcze sztorm w yeah, like przycieśninach duńskich, west. także no, niesamowita sprawa słuchajcie, jeżeli ta gierka będzie mi Nadal się tak podobać, ja będę miał niebawem ten sprzęt taki do um, kartę zewnętrzną Orgata, taki videograber, wówczas być może pokażę Wam troszeczkę jak takie misje wyglądają, jaki jest klimat naprawdę, bo autentycznie no, mi urwało dupę. Dawno się tak nie wciągnąłem w coś, także jest absolutnie rewelacyjna sprawa. Tutaj decyzja o zamknięciu grodzi w okresie naprawdę boli. Jeżeli następuje so, jakiś zwałtowny przeciek to przecież 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 do Także <laughs> polecam wszystkim. No dobra, zobaczymy teraz. Tak, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek było widać, bo absolutnie nie wiem dlaczego. Nie wiem, dlaczego tak dziwne miałem problemy. Czekajcie. O, tutaj było. Miałem takie problemy z, z pełnym ekranem. Nie wiem, o co chodzi, kudu na mać. Może tutaj jakieś ustawienia, nie, no tu brałem pełny ekran. Dobra, nieważne. W każdym razie polecam tą gierkę i w najbliższym czasie może, może wam ją pokażę, bo w tym tygodniu będę miał już tego wideograbera także, czy tam jak to się nazywa, Elgato, coś tam, coś tam. I będę mógł to robić tak, że będę sobie zgrywał, to będę mógł wrzucać stream nawet z tego na, poprzez Maca, a na Pccie będę mógł nawalać, także... Także można fajnie to wszystko ogarnąć. Tutaj się jeszcze ktoś pyta na podstawie jakiej książki opowiadałeś o Łodziach. Chodzi o ten filmik o okrętach podwodnych. Tam, jeśli się nie mylę, na samym dole tego filmiku, ja powinienem w opisie filmu aż yy, sprawdzę czy to na pewno zrobiłem. Powinienem podawać źródła. Yy, I tak, podałem linki do źródeł. Korzystałem ze źródeł e, archiwa Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA e, ze strony flot.com flot e, ze strony History Navy, czyli strona zajmująca się historią marynarki amerykańskiej, marynarki wojennej. E, te linki tam wszystkie są i jeszcze z Instytutu Johna Fitzgeralda Kennedy'ego e, dokumenty dotyczące blokady Kuby. Możecie te linki Znaleźć pod tamtym filmem pod tytułem Podwojna Wodna fo wo wojna Foxtrot B59. W temacie Gier o Łodziach Podwodnych poszukuję klasyki tego czyli serii Gier Silent Hunter. Silent Huntera oczywiście znam. Nie grałem w Silent Huntera też dużo, no ale powiem szczerze, ubot mi. Teraz totalnie wszedł. Naprawdę. Mielu, czy wędkujesz coś na wyprawach? Nie wędkuję, aczkolwiek umiem łowić ryby. Kiedyś z moim tatą jeździłem na ryby i dość intensywnie łowiłem. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba, ja mam przy sobie jakiś zestaw, zawsze taki survivalowy, można powiedzieć, do wędkowania, ale dawno tego nie robiłem w taki sposób pro. Natomiast nie mam problemu z łowieniem ryb, umiem je łowić. Nie mam karty wędkarskiej, do tego w Polsce tego nie robię. A znowu problem jest, jak się jedzie gdzieś do Skandynawii, na przykład do Norwegii, bo trzeba sobie zawczasu wykupić licencję na poszczególne rzeki, na przykład w Norwegii. Trudno czasami określić dokładnie, gdzie się będzie łowić, dlatego nie wykupowałem nawet tej licencji teraz. Zresztą teraz, jak byłem ostatnim razem, to nie było sensu, bo wszystko było zamrożone. Natomiast być może, jak będę jechał w jakimś cieplejszym okresie, to sobie wykupię licencję na zbiorniki wodne tam. Jest taka możliwość, no nie tak jak u nas. Tam jest taka możliwość, że można na konkretny obszar, albo na konkretny zbiornik sobie wykupić licencję i można łowić. Czekajcie, co tu jeszcze. A propos chyba książek, tak? Gorąco polecam Ci Blackout, Marka Elsberga. Nagle cała Europa... Traci stabilność energetyczną i przedstawia ciąg wydarzeń z różnych punktów widzenia. Wiecie, ostatnio sobie rozmawiałem z moim synem na temat różnych scenariuszy dotyczących tak zwanej apokalipsy zombie. Chodziło o to odnośnie tego, że no obaj żeśmy oglądali przez długi czas Walking Dead, The Walking Dead. A teraz ja za namową mojego syna zacząłem sobie oglądać ten spin-off uh, The Walking Dead, czyli Fear the Walking Dead. I powiem Wam, bardzo mi się podoba Fear the Walking Dead. No, Wam trochę się ostatnio zaczęło takie przekombinowane robić, ale to, co ja przynajmniej oglądałem, ale może być. I rozmawialiśmy na tematy generalnie tego, jak wyglądałby świat w wyniku jakiejś apokalipsy, która by nie zniszczyła doszczętnie wszystkiego. I kiedy następowałoby jakieś właśnie odbudowanie się, próby odbudowania społeczeństw, próby odbudowania jakiejś cywilizacji. No i muszę Wam powiedzieć, że do podobnych wniosków żeśmy doszli. Czyli nieważne, czy to jest inwazja zombie, czy asteroida, czy naprawdę zabójcza pandemia, czy chociażby, właśnie, totalny blackout. W każdym momencie, w którym władza traci kontrolę nad rzeczami, które się dzieją w, jego, w państwie, no to zaczyna się robić nieciekawie, bo do głosu dochodzi przede wszystkim prawo przemocy, prawo pięści. Silniejszy, silniejszy wykorzystuje swoją siłę, ten brutalniejszy, bez skrupułów, wykorzystuje swój brak skrupułów i br swoją brutalność. Do pozyskania tego, czego mu brakuje. I a propos blackoutu, jest wiele takich czynników, które mogą spowodować właśnie tego rodzaju blackout black apokalipsę. Najgorszym zawsze zagrożeniem w tym wszystkim nie są kurna, zarazki, zębiaki, promieniowanie czy płonące od ognia kosmicznego lasy najgorsze są najgorsi są w tym wszystkim zawsze ludzie. I tak jak mówiłem już kiedyś wydaje mi się, że większość ludzi to są po prostu osoby, które jeżeli wiedziałyby że i mówię tutaj naprawdę szczerze większość. Jeżeli wiedziałyby że ich czyny za swoje czyny złe na przykład nie poniosą żadnych konsekwencji, to będą źli. To będą okrutni, brutalni i źli. I wydaje mi się, że większość ludzi w ten sposób będzie postępować. Wiecie, ja rozumiem, że w takich sytuacjach w ogóle granice się przesuwają i czasami trzeba być brutalnym, żeby pewne rzeczy żeby przetrwać po prostu. Natomiast będą ludzie, którzy będą. Brutalni i źli dla samego zła. I oni będą największym zagrożeniem. Bardzo ciężko jest, no, mam wrażenie, wówczas naprawdę wymyślać, mm, komu można zaufać w takich czasach. Trawnik, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału. O, udało się! No, udało się, udało. Dziękuję. Chmielu dawaj do Gdyni, wytropisz tego morderca dzieci. Ale to już nie wiem, policja i żandarmeria nie umie, nie, nie, ten, nie potrafią tego zrobić. No, nie potrafią. Nie wiem, no w ogóle dziwna sytuacja z tym gościem. Ciężko w ogóle ogarnąć sobie. Co może doprowadzić człowieka do takich czynów? No prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście on to morderstwo popełnił, ona to wszystko wygląda. Także tak to słuchajcie wygląda. A jeszcze wam powiem a propos tej gierki, tej UBOT. Bo już wtedy tak się stresowałem tym, że to tego filmiku tutaj nie widać. E Dlaczego ona jest tak wyjątkowa? Bo naprawdę pierwszy raz miałem coś takiego, grając w jakąś tego typu grę, w symulację, można powiedzieć, chociaż symulacja to może jest za duże słowo. No ale rzeczywiście za pomocą modów to sobie można tam konkretnie wprowadzić tą poziom symulacyjny, niemalże. E, powiem Wam na przykładzie. No miałem Odbywałem jedną taką misję. E, na Morzu Północnym, gdzie gdy leżałem na podejściu do jednego z portów na Wyspach Brytyjskich, leżałem na dnie można powiedzieć, i nasłuchiwałem. Yy, szukając jakiegoś w miarę łatwego celu, gdyż moja załoga jeszcze niedoświadczona, ja sam też niedoświadczony. Yy, szukałem jakiegoś samotnego, może być może jakiegoś statku transportowego. Wcześniej mi się zdarzyło, że na Morzu Północnym znalazłem samotny statek transportowy, i e, on był pod banderą norweską. Płynął, ale wyglądało na to, że płynie z któregoś z portów brytyjskich w kierunku Bergen. I słuchajcie, e, fajne jest to, że można taki statek na przykład zatrzymać, steroryzować w sensie za pomocą. Uzbrojenia, które znajduje się na pokładzie u bota i po prostu na wynurzeniu podejść do niego, zablokować, zagrozić zatopieniem, jeżeli nie, przeprowadzi, nie zgodzą się na przeprowadzenie inspekcji. Można było porozmawiać, przesłuchać kapitana, przejrzeć go ładownie, czy nie wiezie towarów brytyjskich, na przykład albo uzbrojenia, albo kogoś tam. Zrobiłem inspekcję tego statku i potem leżałem w tej zatoce. No na dnie tej zatoki, no, a tam wykryłem cel, odpaliłem torpedy. Oczywiście, jedna nie trafiła, druga trafiła bardzo dobrze, ale niestety zapalnik nie zadziałał. Takie były mankamenty pierwszych torped w pierwszych ubotach, w pierwszym okresie wojny. Zapalniki były bardzo wadliwe. I słuchajcie, ruszyły na mnie korweta i niszczyciel, zaczęli mnie szukać. Ja się zanurzyłem tam bardzo mocno, no ale jako, że to było niedaleko od wyjścia z portu, to nie było tam bardzo głęboko. Słuchajcie, ucieczka przed tymi okrętami trwała rzeczywistego czasu mówię, rzeczywistego czasu prawie dwie godziny. E, nie czasu gry, tylko do rzeczywistego czasu jak tu walczyłem z tym, żeby uciec im. E, w użyciu były bomby głębinowe. E, w użyciu były, no, był somar, a próbowali mnie w jakiś sposób wykryć. No zresztą wykryli mnie. I miałem, słuchajcie, właśnie awarię, rozstrzelnienie się kadłuba, zaczęła woda napływać mi do pierwszego przedziału torpedowego, dziobowego przedziału torpedowego. Musiałem ten przedział zamknąć. Na szczęście stamtąd marynarze, udali, udało im się uciec. No i miałem problem, bo okręt generalnie stracił stateczność. Dziób ciążył ku dołowi. Nie byłem w stanie wypłynąć z mielizny, w której się znalazłem w wyniku tego wszystkiego. No to na wstecznym nie? dawałem cała wstecz, próbowałem ten dziób ciągnąć. W tym czasie inżynierowie moi pracowali, próbowali wypompować wodę z pozostałych przedziałów, bo się trochę zdążyło nalać. Tam do tego przedziału torpedowego musiałem otworzyć drzwi, żeby próbować załatać dziurę, no ale z na zewnątrz było zbyt duże ciśnienie, nie? I poczekałem dopiero na noc, kiedy się uspokoiło, wynurzyłem się, próbowałem się wynurzyć, no to wynurzyła mi się rufa okrętu, dziób cały czas ciążył ku dołowi, no ale już było mniejsze ciśnienie, prawda? I wówczas udało mi się otworzyć to, woda się wylała, marynarze Próbowali to pompować, pompa pracowała wiadrami, do zęb wylewali to wszystko. No i udało się, słuchajcie. I z duszą na ramieniu wracałem potem, kurde, do swojego portu macierzystego. Wtedy to był port chyba w e, I przed samym portem ponownie zaczęły po prostu puszczać mi... E, woda zaczęła wlewać się do okrętu. I już nie dałem rady. Było ciężko, słuchajcie, ciężko. I w każdym razie zaryłem dziobem przy samym podejściu do portu na Radzie praktycznie nie byłem w stanie wyciągnąć okrętu na powierzchnię już. Pompa nie nadążała i po prostu szorowałem dziobem pod nie. Musiałem na wsteku, czyli na. Na no, ciągnącym ciągnąc za sobą dziób prawie po, po dnie, musiałem doszusować do nabrzeża portowego, słuchajcie, i ratować załogę w ten sposób. No. Słuchajcie, naprawdę nie przeżyłem takich rzeczy w żadnym symulatorze łodzi podwodnej, co tutaj. W tym razie tutaj widać, jak woda się wlewa, jak się podnosi poziom, jak marynarze walczą o życie swoje, w sensie próbują oddychać, pracują albo coś. No. Rewelacyjna sprawa. Polecam wszystkim, no i być może pokażę to jeszcze w najbliższym czasie, jak to wszystko wygląda. Jak się można fajnie wczuć w szkopów, co prawda, no ale podejrzewam, że jak już pełna wersja wejdzie w gry, to być może będzie można popływać jakimiś innymi um, załogami, ale podwodniakami z ubotów można pływać, no. No, i tak to wygląda. YouTube i Facebook to nie, to sama, nie ta sama firma, co tych mieli. Eee, ja nie wiem, czy nie taka sama to nie jest wszystko Google? Jeśli mi się wydaje, to wydaje mi się, że to jest wszystko Google, albo i nie, może. Ktoś to przy... właścicielem jest chyba, chyba jeden gość, nie? Ten, jak on tam się nazywa. Nieważne, no, zresztą. głowy Kasandry nie czytałem. Dlaczego tyle osób jest przeciwko Izraelowi w tej ich wojnie? Bądź co, bądź to jednak nasz sojusznik i przedstawiciel świata zachodniego. Ludzie są porąbani. E, po pierwsze, tak, to nie jest nasz sojusznik. Nie wiem, od skąd taki pomysł, że Izrael jest naszym sojusznikiem. Izrael to jest państwo, które prowadzi od lat politykę wrogą Polsce. E, można powiedzieć, że Izrael natomiast jest przedstawicielem cywilizacji, tej takiej naszej bardziej. Natomiast Izrael prowadzi, mimo że jest przedstawicielem naszej cywilizacji, to prowadzi swoją politykę w sposób charakterystyczny dla krajów Bliskiego Wschodu. Czyli Izrael jest brutalny i ma wszystkich w dupie. Natomiast w tej wojnie no oczywiście nie wyobrażam sobie, jak można wspierać organizację typu Hamas. Czy Hezbollah? Ja rozumiem, że oni walczą o wolność Palestyny i tak dalej, metodami terrorystycznymi. Polskie podziemie w czasie wojny również było nazywane bandytami terrorystami, też walczyli metodami często terrorystycznymi z niemieckim okupantem. Natomiast to jest i nasza brocha. Musimy wspierać znaczy może nie wspierać, ale nie możemy wspierać Hamasu czy innych organizacji muzułmańskich tam tych walczących na terenie Izraela, dlatego że to są organizacje, które są to, co one reprezentują, to jest największe zagrożenie dla naszej cywilizacji, oprócz Kacapów być może. I wszystko, i tyle na temat. Natomiast, żeby mówić o Izraelu jako o sojuszniku, to jestem jak najbardziej daleki. No. Natomiast gdyby Izrael upadł jako państwo, no to Bliski Wschód pogrążyłby się w napieprzance wszyscy ze wszystkimi. No. Także tak to by było. Teraz przynajmniej jest to jakiś podział na dwie, można powiedzieć, strony w tej chwili. <grych> Arabowie czy muzułmanie kontra Izrael. Witam, chmiaru, co sądzisz o wczorajszym pojedynku pani Gosi Magii Kal? E, domniemu, Domniemują, że tu chodzi o jakąś galę walki tych, tych, tych wszystkich nie wiem, fame czy jakieś tam. Powiem wam tak, widziałem parę, bo to trudno nie zauważyć, widziałem parę filmików z tych takich konferencji prasowych przed tymi... A, Galami free chyba, tak to się nazywa. Powiem wam, że. Nie wyobrażam sobie, jak można płacić za to, żeby to oglądać. Przecież tego typu gale mają na celu zrobić z ludzi debili. No, to, albo sami debile to oglądają. No ja nie wiem, kurna. Poziom kurna... No z drugiej strony wiecie. Jak widzimy poziom polityków i poziom debaty publicznej, no to trudno się dziwić znowu, że tam tak cytroglody ci występują, no ale to jest jakaś absolutna żenada, no. Nie wiem natomiast, to to jest pani Gosia Mag 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 Magikal. Kiedy Arma 3? No wszystko po kolei, no kurde, spokojnie. Na razie... Ogarniam ubota, hellet, luz, Squad, także no i oczywiście Baldur's Gate. W ostatnich paru miesiącach, znaczy w przeciągu ostatniego miesiąca, wiecie, ja ten komputer to mam ze trzy tygodnie dopiero, bo wcześniej miałem Maca, a na PC nie grałem od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat nie miałem pc -ta. Także w przeciągu ostatniego okresu, no to naprawdę. Trafiłem dwie zajebiste gry, czyli Baldur's Gate 3 i tego ubota. No to jest... no, już nie mówię o Hal Let loose, bo też mi się bardzo podoba, ale. Kmielu po wyborach fatalna opozycja zmieniła narrację ośmieszania Kaczyńskiego we wszystkich swoich mediach i całą siłę przerzucili na dudę, zauważyłeś? Znaczy, fani za chwilę będą się na siebie. Będą siebie ośmieszać i będą na siebie rzucać kurwami. Mmm, będą się napierdzielać między sobą, także nie jestem zdziwiony zupełnie. Co sądzisz o doktorze Piotrze Napierale? Trawnik się pyta. Dzięki za wsparcie kanału. Kurwa, muszę zobaczyć, co to jest. Coś mi to mówi, ale. No. Napierala. Jak zobaczę gębę. Nic mi to nie mówi. Myślałem, że książkę jego mam, ale nie. Wyczecono widzę kim jest historykiem, ale z... rozumiem, że on jakieś A, on na YouTube ma jakiś kanał. Tak? To o to chodzi. Yy... O, no, może być ciekawy nawet. No nie wiem, zobaczymy. Dobra, także nic o nim nie mogę powiedzieć, gdyż nie oglądałem jeszcze chyba żadnego jego filmu. Jeśli się nie mylę, chyba że gdzieś przypadkiem. To tu z, z tą cywilizacją wśród Żydów to bym się spierał. No dlatego powiedziałem to z takim, wiesz, no ale jeżeli porównamy. Hezbollah i Hamas no to zdecydowanie bliżej jest do Izraela jako do państwa słyszałem dziś, że USA przestanie finansować wojnę na Ukrainie co za tym idzie, ruskie pewnie Ukrainę zdobędą i pytanie, czy to prawdziwe, że ruskie będą chciały podzielić Ukrainę między siebie a Polskę kurde, strasznie dziwnie piszesz, no ale ja nie słyszałem, że. Mam tutaj sprzęt, mam. Ja nie słyszałem, że stany zjednoczone mają przestać finansować Ukrainę. Wydaje mi się, że to by było strasznie głupie, dlatego, że włożyli już trochę kasy w to i teraz by chyba raczej nie chcieli zostać, jak ten, jak Himijzba e, z tym przysłowiowym angielskim, prawda? nie widzę żadnych takich informacji natomiast wojna na Ukrainie sta... natomiast tak no pieniążki które są wydawane na wojny na Ukrainie na pewno nie są tak duże jakby to były jakby jakimi, jakie by były wydatki Stanów Zjednoczonych by przerzucać większą ilość wojska i prowadzić jakąś politykę obronną tutaj na terenie Europy która miałaby zagwarantować amerykańskie interesy że one zostaną tutaj naruszone na pewno bardziej się Stanom Zjednoczonym opłaca nadal wspierać Ukrainę natomiast mi się wydaje raczej inna sprawa że oczywiście istnieje zagrożenie że po wyborach w Stanach Zjednoczonych prezydenckich polityka może się zmienić ale na pewno nie zmieni się tak, że przestanie Przestaną wspierać Ukrainę. Nie ma takiej możliwości, według mnie. Najwyżej mogą bardziej wymagać od Ukraińców pewnych rzeczy. Natomiast jeżeli skończyłoby się finansowanie wojny na Ukrainie, co za tym idzie, Ruscy pewnie by Ukrainę zdobędą? Bo Ruscy nie zdobędą Ukrainy. No, nie ma takiej możliwości. Ukraińcy nie. Oczywiście Stany Zjednoczone są największym dostarczycielem pomocy rzeczowej i amunicyjnej przede wszystkim dla Ukrainy, ale z drugiej strony wielu krajom zależy na tym, żeby dalej osłabiać Rosję. Ros Rosjanie nie zdobędą Ukrainy. Przynajmniej nie w najbliższym czasie, czyli najbliższy czas to mam na myśli hmm, najbliższe dwa lata na przykład. Nie są w stanie tego zrobić pod jednym warunkiem. Chyba, że nastąpi. To, to, o czym mówiłem, czyli mogą jedynie wygrać tę wojnę, zdobywając Ukrainę w wyniku zdrady najwyższych władz ukraińskich. Natomiast jeżeli chodzi o zdolności swojej armii do przeprowadzenia jakichś operacji ofensywnych, które by, tak jak mówię, to często doprowadziły do jakiejś strategicznej zmiany na froncie, no to nie ma takiej możliwości. Nie ma fizycznie takiej możliwości. Armia rosyjska, co by o niej nie mówić, w wielu rzeczach się ogarnęła, ale przede wszystkim no w tych, że cały czas dostają pod stołem pieniążki od Niemców, od innych, no i organizują sobie tam od Irańczyków troszeczkę sprzętu z Korei. Natomiast Natomiast armia rosyjska nie jest w stanie nic zrobić, bo mentalność tej armii jest taka, a nie inna. Mentalność tej armii się nie zmieni, morale nie urośnie nagle. A bez tych rzeczy nie uda się przeprowadzić żadnej konkretnej ofensywy. Czekajcie, co tutaj, tu, 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 tak, dobra. O! Czytałem dzisiaj taką dobrą, dobrą rzecz mmm, napisaną przez pana Marka Meissnera na Twitterze. On troszeczkę napisał o tym, co nam się udaje i co nie udaje, gdzie ujawnia się słynny czynnik X, jak on to nazywa, który powoduje, że pomimo poprawy swojego położenia na froncie, wciąż nie potrafią odtworzyć przewagi z zimy 2022 roku. Poza niewielkimi zdobyczami lokalnymi, niewiele zyskując. Pozwolicie sobie, i tutaj zachęcam do oglądania na Twitterze konta pana Marka Meissnera, ja tutaj w skrócie tylko przytoczę. Pan Marek pisze, że to jest analityk wojskowy, wojenny i tego typu rzeczy. Tam zna się na rzeczy gościu, generalnie. Wojska Federacji to obecnie mieszanina jednostek na różnym posiebie wyszkolenia i o różnych zdolnościach bojowych. Nie będę tutaj wszystkiego przytaczał, co on mówi, ale takie najważniejsze rzeczy. Jednostki stare, od dłuższego czasu w boju, które nie poniosły na tyle dużych strat, by je trzeba było w dużej mierze odtwarzać, to jest jeden rodzaj i które zyskały na uzupełnieniach, bo pobrały żołnierzy nadających się do wyszkolenia, na przykład 9 Gwardyjska Brygada Artylerii. Drugi rodzaj rosyjskich jednostek od dłuższego czasu na polu walki, ale poniosły takie straty, że trzeba było je odtwarzać, choć uzupełniono je wyszkolonymi żołnierzami i podoficerami. Na przykład 12 i 13 Pułk czołgów, podaje pan Marek. Kolejny rodzaj rosyjskich jednostek, jednostki świeże, ale złożone z wyszkolonych w miarę dobrze mobików, którzy byli szkoleni na Białorusi i starych podoficerów z frontu. I kolejny rodzaj jednostki stare, ale kilkukrotnie rozbijane i odtwarzane, z niewielką ilością frontowców. Na przykład 72 Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, ta taka sławna, taka, którą tyle razy w dupę dostawała. No i ostatni rodzaj tych jednostek rosyjskich to jednostki świeże, złożone po prostu z mobików wyszkolonych czasem dobrze, czasem źle. Schemat Wygląda klarownie, pisze pan Marek Meissner, ale przychodzi zaraz coś, co go łamie. Otóż to, czy jednostka jest gwardyjska, czy nie, czy dobrze walczyła, czy nie, może nic nie znaczyć. Generalnie straty w doświadczonej kadrze młodszych oficerów i podoficerów, która doskonale wiedziała ta kadra, jak się wykonuje niewykonalne rozkazy, kiedy i kiedy można ich po prostu nie wykonać. Później przychodzą młodsi oficerowie z rezerwy, często zmobilizowani absolwenci świeżo po studiach, gdzie jedyną szkołą wojskową było coś na temat dawnego polskiego studium wojskowego, to leży dłuższe i zakończone poligonem w cudzysłowie, a praktycznie obozem wojskowym. Tak się oficerów rezerwy nie robi, ale cóż, z braku oficerów młodszych zostali pod porucznikami i porucznikami i trafili na front i dowodzą. I patrzcie, teraz to będzie taki fragment. Parę przykładów, jak wygląda, czym jest rosyjska armia, jakie to jest barachło. Dowodzą, a przełożonych mają różnych, i ci także potrafią dowodzić ciekawie. Mamy przykład Mobika, wyszkolonego jako czołgista. Tutaj w ogóle pan Marek podaje linki do tych historii, można sobie to sprawdzić. Mobika wyszkolonego jako czołgista z 3 Batalionu 1 Gwardyjskiego Pułku Pancernego. Został on wraz z kolegami wyszkolonymi, podobnie jak on, rzucony jak zwykła piechota w mięsnym sznur, szturmie pod Kupiańskiem. 17, 17 z 21 jego ludzi w Plutonie zginęło. Reszta wraz z kolegami z innego Plutonu odmówiła dalszej walki, więc karnie przeniesiono ich do straf batalionu Storm Z. To jest straf bataliony Storm Z to tam, gdzie walczą właśnie skazańcy. Prawdopodobnie już nie żyją. E... Tu się nazywa pytanie, co poza pijaństwem dowódcy mogło spowodować, że mobik wyszkolony jako czołgista idzie do ataku jako zwykła piechota? Brak czołgów. Brak czołgów, który wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, brak lor kolejowych wysokiej ładowności, którymi można było czołgi transportować. Po drugie, zaś z powolnego tempa remontów i produkcji nowych wozów, które dostają tylko najbardziej doświadczone załogi. No i pisze pan Marek Meissner, przypominam, na dawnym Twitterze, teraz X. I zobaczcie, teraz e, przykład, kim są teraz ci dowodzący oficerowie najczęściej, ci nowi oficerowie, którzy mm, dowodzą rosyjskimi wojskami na Ukrainie. Iwan Osipowicz Fiodorow, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa, ukończony w 2021 roku, czyli dzieciak. Doktorant. Powołany 18 sierpnia 2023 roku, wtedy na wakacje wyjeżdżałem, szkolony w Rostowie nad Donem, podporucznik. Słuchajcie, podporucznik został wcielony w połowie sierpnia tego roku, a już we wrześniu został przydzielony jako podporucznik do 114 Brygady Zmechanizowanej. Zginął pod fdf 15 października 2023 roku. Życiorys krótki, pisze pan Marek Meissner, ale już nasuwa się kilka pytań. Dlaczego po dwóch miesiącach szkolenia Fiodorow jest oficerem młodszym? Aż tak brakowało oficerów w 114 Brygadzie? Rzeź, którą Ukraińcy jej urządzili, uprawdopodabnia stwierdzenie, że takich jak Fiodorow musiało być w Brygadzie wielu. Ale chwileczkę, pisze pan Marek Meissner, wszak 114 brygada zmechanizowana uchodziła za doświadczony związek taktyczny i dobrze wyszkolony, czyli znowu wszystko zależy, jak związek taktyczny był formowany i z kogo. Z informacji, jakie uzyskałem, widać, że tacy młodzi dowódcy trafiają losowo do kompanii różnych związków taktycznych, zwykle jednak takich, których dowodzący nie mają przebicia w kwaterze głównej specoperacji. I teraz tak, jeśli trafią na dobrych podoficerów, doświadczonych, to zwykle udaje się uchronić kompanię od zniszczenia. Gorzej, jeśli podoficerowie to też mobiki po miesięcznym pobycie na froncie. Bo taki jest teraz okres awansowy w Wojskach Lądowych Federacji Rosyjskiej. Trzy miesiące, żeby awansować z korpusu do korpusu, jak przeżyjesz. Wtedy zwykle takiej kompanii nic nie może uratować. I kolejna rzecz, zobaczcie. Następna kwestia. Zaraz będę to kończył, bo nie chcę tutaj. Zapraszam na konto pana Marka Meissnera. ale tutaj ktoś się pytał o tym, ktoś stwierdził, że ruscy zdobędą zaraz Ukrainę, jak przestanie płynąć wsparcie z zachodu. Następna kwestia, pozyskiwanie ludzi do służby. Milicja i Rozgwardia zgarnęły po prostu ludzi z meczetu w kotelnikach pod Moskwą, po modlitwie porannej. Wśród zatrzymanych byli zarówno miejscowi, jak i Tatarzy, Kazachowie, Uzbecy. Połowę zmuszono do podpisania kontraktu z MON-em, a nadresztą do tej pory milicja pracuje. Zapewne już podpisali, jeśli nie podpiszą. Takie akcje są prowadzone we wszystkich regionach Rosji. Założenie jest oczywiste. Za Rosję mają walczyć ciorny je, a nie rdzeni Rosjanie. Choć i tak tych, zwłaszcza z Gubinki, czyli z tych małych miejscowości okalających Moskwę, jeśli się nie mylę, to jest to, za bardzo się nie oszczędza. Ale efekt takiego powołania do służby jest taki, że otrzymuje się ludzi o zerowym morale, nawet po szkoleniu, baczących tylko, by ocalić własną skórę, nawet kosztem kolegów z plutonu. Wartość takiego żołnierza na polu walki jest ujemna. I tutaj cały jeszcze długi tekst pana Marka Meissnera. Zapraszam na, na Portal X. Także. <laughs> Ruscy po pierwsze nie zdobędą Ukrainy, przynajmniej przez nas do końca przyszłego roku to w ogóle spal nie ma takiej możliwości. No, no kurno, w ogóle o czym mówimy. Jak na razie to muszą odsuwać swoje składy amunicyjne, w których i tak jest coraz mniej amunicji, odsuwać swoje lotniska polowe, swoje sztaby, jak najdalej od linii frontu? Już 70, już 80 km nie wystarczy. I teraz to pytanie, co się zadał na końcu. czy czy to prawdziwie, ja nie wiem, jak to piszę dziwnie, że ruskie będą chciały podzielić Ukrainę pomiędzy siebie a Polska. Pomina to milczeniem, po prostu takie pytanie. Śledziłeś El Clasico? Na szczęście zapomniałem, że, w, że był El Clasico i nie denerwowałem się, bo Barsa przegrała z Realem. Po w sumie niezłym meczu, no. Kim grasz w Baldura. Jak on się tam nazywa? Czarownik? Czarownikiem jakimś, ale jest zajebisty. A to dziwne, że o nim nie słyszałeś, bo z tego o, o tym doktorze za. Gdzie on jest? O zabiegale, tak? Napierała. A to dziwne, że o nim nie słyszałeś, bo z tego co wiem, to chciał kiedyś nagrać o tobie chmielu film dlaczego dziwne? To znaczy, że on mnie słyszał, ja mogłem o nim nie słyszeć. znaczy, ja coś o nim słyszałem, ale. Obiło mi się o uszy, ale w ogóle nie widziałem gościa. Co on tam chciał o mnie nagrać? Eee... Izrael prowadzi politykę zgodną ze swoją racją stanu, po prostu. Czasami nie jest zbieżna z naszą, ale o innych krajach też tak można powiedzieć. Nie jest to kraj nam wrogi z zasady, to uprzedzenia. Poważnie? No ale to co musieliby zrobić? Bomby na nas rzucić, żeby uznać, że jest kraj wrogi? Prowadzą wrogą Polsce politykę yy, dyplomatyczną, wydalają polskich yy, dyplomatów, yy, plują na nas i wykorzystują. I aktywnie działają wywiadowczo na terenie Polski w sposób nieuprawniony, przede wszystkim. No to co tu? Jaka jest jeszcze więcej definicja kraju, który prowadzi wrogą politykę w stosunku do Polski może być? Hello. No. Mielu, pojawiły się informacje ze strony Ukrainy, że nawet 1 trzecia pomocy nie dotarła do potrzebujących. Czy ten co trzeci złodziej w UE to czynnik kamienia i szyi? Ukraina to jest taka sama albo i nawet gorsza korupcja niż w Rosji. No, gorsza może nie. Ukraina, przede wszystkim władze ukraińskie powinny być brutalne. W niszczeniu korupcji i powinny wykonywać wyroki w trybie wojennym, bez jakichś specjalnych rozpraw sądowych czy aresztowań, tylko po prostu sądy specjalne na miejscu powinny karać wszystkich tych, którzy prowadzą tam działalność tego typu działalność polegającą na zarabianiu, robieniu biznesu na wojnie, w której uczestniczy własny naród nielegalnego biznesu. Problem polega na tym, że praktycznie cała polityka ukraińska jest takimi ludźmi nasączona i za niektórymi na przykład za Załęckim i obok Załęckiego jest bardzo mnóstwo takich ludzi, którzy właśnie są takimi skorumpowanymi skurwysynami, ale to jest brocha Ukrainy. Ukraina realizuje swoje zadania takie jak w Polsce to z korzyścią dla Polski. A czy oni nie potrafią u siebie ogarnąć bajzlu? To jest nie nasza sprawa. I również nie nasza, że ktoś rozkrada nasz sprzęt. Przecież to Ukraina na tym cierpi, prawda? To nie jest nasza sprawa. Ukraińcy mają złomować rosyjską armię, a jak oni to zrobią? Czy potrafią u siebie zrobić porządek? Czy ten kraj też jest krajem z gówna i patyków? To już jest kompletnie nie nasza sprawa. Mają. Kraść na tyle mało, żeby ukraińska armia mogła stawiać opór Rosjanom. Mają kraść na tyle dużo, żeby ukraińska armia nie spoczęła się nagle zbyt silna i żeby Ukraina nie wygrała za bardzo tej wojny. Ja wiem, że to jest bolesne, ale tak jest. No. Oczywiście, tak jak mówiłem, swego czasu. Powinno nam zależeć na tym, żeby Ukraina pozostała krajem niepodległym. Powinno zależeć nam na tym, żeby Ukraina pozostała krajem zależnym od nas, od naszego widzimisię. się. Tak, tak to powinno wyglądać. Powinno nam zależeć na tym, żeby Ukraina nie wpadła w orbitę wpływów rosyjskich. Natomiast Ukraińcy powinni wiedzieć, gdzie jest ich miejsce. No, taka jest prawda. Chciałoby się oczywiście widzieć. No bo fajnie by było zobaczyć, jak rosyjska armia dostaje w pieprz kolumny pędzone rosyjskich jeńców w płonące wieże Kremla, zbombardowane, zniszczone mauzoleum Lenina, plac czerwony, kurcze, usłany spalonymi rosyjskimi czołgami. Chciałoby się takie rzeczy zobaczyć, no. ale to nie byłoby wcale takie dobre dla Polski, no, bo to by oznaczało, że Ukraina jest zbyt silna. Dlatego, czy oni mają... To tak wiecie, jak ktoś mówił, może powinniśmy wyłapywać tych Ukraińców, którzy są w Polsce i ich odsyłać, tam niech walczą na froncie. Hello. To nie jest nasza sprawa. Oni muszą się ogarnąć. Oni muszą realizować te zadania, żebyśmy my byli zadowoleni. Taka jest brutalna prawda. Polska powinna na tej wojnie... Robić interes, a nie ukraińscy politycy czy oligarchowie. To Polska powinna na tej wojnie robić interes. Oczywiście powinno nam również zależeć na tym, żeby Ukraina tą wojnę wygrała, ale tak jak mówiłem, nie żeby im się zaraz w cymbale pomieszało i żeby pomyśleli, że oni są tutaj jakąś potęgą, no. bo takie sygnały też z tamtej strony były. Poza tym musimy. Działać bardzo mocno w sposób i jawny, i niejawny, i dyplomatyczny, i za pomocą służb wywiadowczych, żeby uzależniać od siebie brytyjs e, brytyjskich, brytyjskich też oczywiście, ale ukraińskich polityków, żeby im czasem do ubanie przyszło wybierać sobie sojusznika za odrą, bo wygląda na to, że taki pomysł przez chwilę mieli. Także tak. Mielu jak myślisz, czy TUS będzie miał na tyle siły, żeby anulować zamówienia zbrojeniowe i energetyczne od Amerykanów? Niestety myślę, że koreańskie niedługo zdechną. No, wszystko zależy. To, to przecież nie on decyduje. No kurna, mać, no nie on decyduje. Wszystko zależy, jak sytuacje będą widzieć przedstawiciele niemieckiego rządu i czy będą. Gotowi na to, że amerykańskie wsparcie militarne może w razie czego do Europy nie trafić, jeżeli by się sytuacja zmieniła na niekorzyść Europy odnośnie chociażby rosyjskich operacji wojskowych w najbliższych latach. Jeżeli Niemcy stwierdzą, że sami się, sama Europa jest się w stanie obronić, to wtedy Tusk będzie anulował, będzie próbował generalnie no zresztą tak jak są plany Europy, do tego, żeby uniezależnić się od Amerykanów, no to przecież będzie też Niemcom zależeć na tym, żeby Polska się również od Amerykanów uniezależniła. Natomiast to nie jest takie hop wiecie. Chociaż mówię, no wszystko zależy od tego, jak, jakie spojrzenie na ewentualną przyszłość ma, mają osoby, których pomysły realizuje Tusk, no. Także tak, to, o, YouTube ma jakiś problem. Kilku YouTuberów zre, zrezygnowało dzisiaj ze streamowania. No nie wiem, ja na, jak na razie mnie słychać, to um, znaczy, że chyba jest dobrze. No. Tytusz, dzięki za wsparcie kanału. Chmielu, gdzie ty jesteś w Baldur's Gate 3? O Jezus Maria, żeś mi zadał pytanie że ja teraz jestem. Chyba jakby drugi czapter mniej więcej ogarniam, tak mi się wydaje, ale ja tam generalnie wszędzie zaglądam. Tu spojrzę, tam zajrzę i wszystkim się zachwycam, także. I uważam, że lepszego RPGa nie ma w tej chwili. Dopiero niedawno trafiłem, wydaje mi się, na miejsca, w których powinienem być na początku na przykład. Także nawet jeszcze nie byłem w Baldur's Gate, także. Chmielu, czy sądzisz, że Ukraina mogłaby już dawno wygrać wojnę z Rosją, gdyby Niemcy i niektóre inne kraje, w tym USA, nie ociągały się z pomocą wojskową, tylko od początku wsparli wszystkim, co możliwe? Nie wydaje mi się, żeby to było tak jasne. Oczywiście o wiele łatwiej by było prowadzić Ukraińcom wojnę, gdyby dysponowali od początku chociażby systemami artyleryjskimi i dużą ilością amunicji dalekiego zasięgu. O wiele łatwiej by im się to wszystko prowadziło. Natomiast problem Ukrainy nie leży w sprzęcie. Dostali teraz sprzętu sporo dostali wozy opancerzone Bradley, dostali czołgi Leopard. Tych czołgów z 70 ile sztuk zdaje się już 20 parę jest zniszczonych. Bradley'ów też jest pytę zniszczonych. Problem nie polega na sprzęcie. Problem polega na niezdolności armii ukraińskiej do koordynacji działań ofensywnych na poziomie większym niż kompania wojska. Zwrócił na to uwagę swego czasu pułkownik Lewandowski i rzeczywiście to tak wygląda. No, chyba mówiłem o tym ostatnimi czasy. Dlaczego ofensywa powiodła się ta na jesień, a ta na Zaporoże się nie powiodła? No na jesień to był przypadek. Na jesień był przypadek. Oni ruszyli, przełamali w ogóle niespodziewających się niczego ruskich. Doszło do boju spotkaniowego, który tam w, w, pod... No, na kierunku kupiańskim, w każdym razie, którego Rosjanie się nie spodziewali. To zaważyło na całej sytuacji, że ukraińskie wojska mogły zawrócić na południe w kierunku Izjumu, i wtedy się skończyła ta ofensywa. Gdyby, widzicie, umieli koordynować działania dużych związków taktycznych, gdyby mieli takie możliwości techniczne, a przede wszystkim gdyby mieli doświadczenie w tym umiejętności, i gdyby mieli Ukraińcy przewagę w powietrzu, to ta ofensywa jesienna poszłaby dalej i być może zatrzymałaby się nawet gdzieś daleko, daleko za obecną linią frontu. Natomiast oni się wtedy zatrzymali, bo zaczęło im się wszystko sypać, brakowało koordynacji. Sytuacja na Zaporożu mnie również zaskoczyła, że to tak wygląda, ale rzeczywiście e, ja myślałem, że skoro dysponują tak potężnymi siłami, to nimi ruszą w wielkim uderzeniu. Natomiast nie ruszyli. To były uderzenia na, e, z użyciem e, inaczej, próbowali ruszyć, ale w momencie, kiedy ruszał na przykład Batalion, to te bataliony, czy tam siły większe niż na przykład 3-4 kompanie, które wchodziły do akcji, na przykład zmechanizowane, to było wszystko niszczone. I przez Rosjan. Po pierwsze, oczywiście Rosjanie tam się dość dobrze przygotowali na Zaporożu, ale po drugie, widać było totalny brak koordynacji w działaniach ukraińskich. Nie było tam współpracy ścisłej artylerii, nie było współpracy dronów z poruszającymi się jednostkami lądowymi, nie było współpracy pomiędzy czołgami a transporterami opancerzonymi pomiędzy nimi a piechotą, takie jak powinno być. A to dlatego, że nie mają systemu koordynacji kierowania walką, nie wiem jak to się tam nazywa, i zobaczcie, to wygląda dobrze, jak są filmiki z działań ofensywnych ukraińskiego wojska, kiedy atakują na jakimś kierunku frontu. I tam się mówi, że działania, na przykład operacje, mają do wykonania, nie wiem, szturmową, czy specjalną, czy jakąś. I mówi się o operacji, a tam do walki wychodzi czterech, pięciu żołnierzy. Wychodzi drużyna szturmowa, która jest wspierana przez dwie drużyny, jedną też szturmową, która pozostaje w odwodzie, i przez na przykład drużynę wsparcia. Wspiera to jeszcze drużyna jakaś przeciwpancerna. I nad tą drużyną atakującą, szturmową wyrusza kilka dronów. Kilka dronów, jedne zajmują się rzucaniem wogów na ruskich, jedne zajmują się koordynacją ewentualnego wsparcia moździerzy kompanijnych. I chaos w eterze, ilość napływających informacji w ziemiance dowódcy kompanii jest porażająca. Nie wiem, czy widzieliście. Sześć, siedem ekranów, mówi naraz kilka radiostacji. Obsługuje to sztab, kurde, nie wiem, sześciu, siedmiu oficerów, którzy koordynują działania. Koordynują działania tak de facto Plutonu wojska. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby tam miała atakować no, brygada cała na przykład. Wszystkie większe rzeczy, no po prostu im się nie udają, no. Tak to wygląda niestety. I dlatego wiecie, jak się... Oni odnoszą sukcesy lokalne, no ale co z tego, jeżeli atakujesz przykładowo najwyżej kompanią wojska, no to zdobywasz jakiś wąski wycinek terenu. Ile może tam być? Kilkaset metrów, tam 500 metrów do przodu, na przykład pójdą i mają tego terenu szerokości powiedzmy 100 metrów, to jest dobrze. Zajęli tyle okopów, albo jakieś stanowisko gdzieś w jakiejś zielonce, prawda? No i po tym zdobyciu tych okopów wchodzą te drużyny konkretne, wspierające, żeby zająć ten teren. Drużyna szturmowa schodzi odpoczywać, a ci, którzy tam zajęli ten teren, to raptem stanowią najczęściej 3-4 plutony, no 4 plutony to już kompania by była, no 3 plutony na przykład zajmują ten teren. Ile mogą te 3 plutony, tych kilkudziesięciu żołnierzy, a jeszcze często są przetrzebieni, ile mogą zająć tych stanowisk obronnych? Jaka, na jaką szerokość? No góra kilkaset metrów, no. Góra kilkaset metrów. Najczęściej zajmują jakieś punkty obronne w tych stanowiskach, które były tam wykopane, sami się okopują, rozszerzają tą linię. No ale słuchajcie, no, taki, taką wypustkę we froncie łatwo jest z boku zniszczyć, nie wiem, oflankować. Ciężko jest ją rozszerzyć, bo ona ma tylko 500 metrów długości i tam kilkadziesiąt szerokości. Natomiast gdyby ruszyła, nie wiem, batalion, no to on może zdecydowanie więcej wbić się i na większą szerokość w linie wroga i łatwiej to jest otrzymać. Można więcej wojska wprowadzić i rozszerzać ten wyłom w liniach przeciwnika. Natomiast taką wypustkę, która została zdobyta przez pluton wojska, ile tam wprowadzisz wojska? Fizycznie się nie da. Dlatego ta ofensywa z ofensywy stała się po prostu wojną materiałową na złomowanie jak największej ilości sprzętu. No niestety łączy się to z tym, że Ukraińcy sami również tracą horrendalne ilości i ludzi i sprzętu. Tak to wygląda. Zgadzam się chmiele, z Chmielem w ocenie Izraela. No bardzo mi miło. Chmielu ten cały napierała, to jest odklejony Oszołom i komediant. Mało kto go poważnie traktuje, bo robi na tym swoim kanale z siłę błazna i wyzywa wszystkich dookoła jak rozwydrzony dzieciak. To obejrze go. Wiecie, nie oglądam freak fightów to może napierałe obejrze. Do wcześniejszej wypowiedzi chmiala o rosyjskim wojsku pozwolę sobie dodać, że większość z nich jest tam nie z własnej woli, ale przede wszystkim dla pieniędzy. No zgadza się, no to jest szansa dla nich na zmianę życia, na spłacenie kredytów, długów. Często jeszcze ich żony ich tam wysyłają, podpieprzają ich do WKU ich niego, że siedzi a mógłby na wojnę iść, no bo w razie śmierci też konkretna kasa niektórym jest wypłacana, także. My jesteśmy Pizdowaci, dlatego że wydaje się nam, że inni są wrogo nastawieni. Brak nam wyrachowania i dystansu. Rozumiem, że masz na myśli Izrael. No. Ja rozumiem, że można być filosemitą i patrzeć przez różowe okulary. Ja sam odczuwam w stosunku do Izraela więcej ciepłych uczuć niż w stosunku do wielu innych państw na świecie no Chociażby ze względu na to, że paru moich znajomych e, to są Żydzi, i część z nich służyła w jednostkach e, izraelski, izraelskiej armii, e, na przykład w jednostce Sarajet-Golani Sarajet i Sarajet-Matkal, czy w Sarajet golani służył kolega Pietrek. E, I mam swoje, że tak powiem. E, inne uczucia, nie, ma, nie jestem yy, broń Boże antysemitą, dlatego że uważam, że być w Polsce antysemitą to trzeba się, trzeba być kretynem, dlatego że yy, trzeba by było najpierw sobie badania DNA zrobić, żeby sobie ręki nie odciąć, że nie jestem Żydem. <laughs> Wiecie o co chodzi. Yy, ale Izrael jako państwo to jest przede wszystkim państwo policyjne i państwo, które prowadzi tak brutalną politykę że w mgnieniu oka mogą zrobić straszne rzeczy, jeżeli tylko im się to opłaca, a poza tym bardzo aktywnie i z butą działają na terenie Polski w sposób nielegalny i w sposób za pomocą swoich służb specjalnych. Czy zgadzasz się z doktorem Bartosiakiem, który ciągle twierdzi, że to eskalowana trzecia wojna światowa, a Ukraina, Rosja i Bliski Wschód to dopiero początek? Wydaje się, że tak, że w... jest to początek wielkiej wojny. No. Bo to, że będzie wojna pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, to też raczej nie ulega wątpliwości, że będzie gorąca wojna. Kwestia tego typu, tylko kiedy to będzie. Przypominam, że dla takich Stanów Zjednoczonych druga wojna zaczęła się dwa lata po tym, jak wojna już trwała w Polsce. Także wiecie, może być różnie. Uwex Bydgoszcz. Dzięki bardzo za wsparcie kanału. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pisze książkę. Pisze 100% prawdę. Może opisać jedną kadencję Sejmu. Którą. Poczekajcie, nie rozumiem. Może pisać jedną kadencję Sejmu, i którą chciałbyś przeczytać i jaki temat poznać? To samo pytanie, ale o Tuska, Wałęsy i Kwaśniewskiego. Ha. Wałęsa to po pierwsze, by sam książki nie napisał. Podyktowałby mu ktoś, kto wiedziałby mu, co mu tam dyktować, żeby to było ładnie. I od Wałęsy nie spodziewam się niczego odkrywczego, dlatego że ja wiem, kim był Wałęsa, kim jest Wałęsa i dlaczego tak się zachowywał, a nie inaczej jako prezydent. Tuskowi również nie pozwolono, by napisać tej książki, ale gdyby Tusk napisał książkę, no, to bym najbardziej chciał przeczytać o jego pierwszych krokach w polityce yy, i przede wszystkim być może wówczas, kiedy był premierem również tego rządu, w, yy, rządu podczas za czasów katastrofy Smoleńskiej. Chciałbym wiedzieć, o czym rozmawiał z Putinem na Sopotskim Molo. To bym tego bym się chciał dowiedzieć. Natomiast Kwaśniewski, no tutaj też co Kwaśniewski mógłby napisać, no? Przez Kwaśniewski samodzielnie to jest komunista. to On prawdy tam ani słowa by nie napisał. Wiecie o co chodzi? Także najbardziej rzeczywiście tutaj można by było Tuska przeczytać. A jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, to bardzo bym chciał się dowiedzieć, jak wyglądały jego relacje z podstawionym mu przez wojskowe służby informacyjne młodym wówczas jeszcze. Dzisiejszym politykiem zbliżonym do Rafała Trzaskowskiego, panem Pawłem Rabiejem. Jak to wyglądało wówczas? Ta cała sytuacja. Także. Oczywiście się nie dowiemy o takich rzeczach, no. Chmielu, co czytałeś ostatnio, kiedy następny uzależniony od książek. Teraz czytam. Skończyłem, można powiedzieć, pierwszy tom wojen napoleńskich i zrobiłem sobie trochę przerwę. A teraz wziąłem się za to. Pięć wieków. No jest trochę gruba, ale, ale, bardzo szybko się czyta, bardzo fajnie napisana książka. 5 wieków Prus. Wiecie, Prusy. No bo to w sumie Polska teraz. Tutaj duża część Prus to Polska, nie? <grymne> Obot lubisz, lubisz kletlos? Pewnie gra z Szwabami, coś zolatuje Germanią. <grymne> w Helletlu gram tym, kogo mi tam przydzielą. No. Wszystko, wszystko jedno, ale no, wiecie, bardziej może to dziwnie zabrzmi, ale lepiej się czuję grając z Niemcami niż z Sowietami. No. Taka jest prawda. Może ze względu na wojnę na Ukrainie. Lutek, dzięki za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. A propos Baldur's Gate 3, przechodzę właśnie Disco Elysium i muszę przyznać, że odczuwam silną nostalgię za Planet Skate Torment. Ja w Planet Skate grałem oczywiście w Disco nie grałem, ale Planet Skate grałem bardzo mi się podobał. Dawne lata. Czy jeśli powstanie rząd Tuska, to będziemy mówić ogólnie, w ogóle o jakiejkolwiek geopolityce i działaniu Polski na arenie międzynarodowej, czy się zwiniemy jak ślimak? Kiedy powstanie rząd Tuska, no to będziemy mieli powrót do polityki międzynarodowej takiej, jaka miała miejsce za poprzednich rządów Tuska. Czyli polityki zgodnie z linią tych, którzy chcą federalizacji Unii Europejskiej, bo taką politykę już wtedy prowadził Tusk, czyli... Uniezależnianie się od Stanów Zjednoczonych, przeciąganie rozmów z nimi, niechęć do współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz współpracy z Niemcami i z krajami Unii Europejskiej, chęć do unormalizowania, w cudzysłowie, stosunków z Rosją, po to właśnie, żeby Niemcy mogli spokojnie realizować swoje interesy. Także... <laughs> Dojście Tuska i jego akolitów do władzy stanowi poważne zagrożenie dla polskiej państwowości, dla polskiej polityki międzynarodowej i jedyna nadzieja w tym, że po prostu się nie dogadają, albo przy kolejnym głosowaniu w najszybszym czasie, kiedy ten rząd być może powstanie, po kolejnym głosowaniu ten rząd się rozpiździ w drobnym akno. Wiecie. Chmielu, ja na chwilę, bo na randce jestem. Pozdrowienia wszystkim i danie. Ty tam dany nie zaczepę, jak ty na randce jesteś. Trzeba tam dbać o tą osobę, bo nie będę mówił dziewczyny, bo wiecie, w tych czasach to nie wiadomo. Ale o tą osobę z którą jesteś na randce. No. Także... Wojtek, witam cię. Dzięki za wsparcie kanału, Wojtku. Pozdrawiam i wspieram. Chmielu, ja też przerwa alkoholowa na długo. Na razie 41 dni, ale super samopoczucie. No i Klawo Wojtek, skoro robisz sobie przerwę, widocznie tego potrzebowałeś. No u mnie to już trwa trochę dłużej, 6 ponad lat. Ale kurde też jest fajnie, muszę powiedzieć. Wojtek jeszcze raz Ci dziękuję za twoją kartę graficzną, którą od ciebie dostałem. No i za zasilacz. No bo dzięki temu mogę właśnie popierdzielać sobie na PC. No. Grać sobie w jakieś grać w gry. Co, będziesz, co będzie Pan robił w Sylwestra? Będę grał w gry. Ale w jakie? Tom Raider. <grystanie> Także dziękuję jeszcze raz za wsparcie i za kartę i za sprzęt. Zamieszki na lotnisku w Dagestanie w Machaczkale. Akcja Szukaj Żyda. Akcja po informacji o przylecie izraelskiego samolotu z Stalawiu. Właśnie, czytałem o tym dzisiaj. Wiecie, jakie ruscy mają sranie teraz? Autentycznie na rosyjskich kanałach telegramowych: czy u Rybara, czy na kanale 2 Majora. Wszyscy uważają, że to jest robota ukraińskiego wywiadu, który sprowokował te wydarzenia w Machaczkale. A Poczekajcie i tak. Co piszą? Zobaczcie, o antyizraelskich protestach w Dagestanie. Od dwóch dni w internecie krąży nagranie z Dagestańskiego lotniska. Młodzi ludzie szukają Żydów w miejscowym hotelu Flamingo. Informacje o Izraelczykach w hotelu podsunęli administratorzy znanego kanału Poranny Dagestan, należącego do sieci ukraińskiego? Do sieci ukraińskich Psyops. Ukraińscy najemnicy wezwali do solidarności z Narodem Palestyny i Zamieszek jako dowód dostarczany jest zrzut ekranu anonimowej korespondencji niektórych osób w WhatsAppie bez odpowiednich informacji. Czyli tutaj Ruscy oskarżają o, o zrobienie tej całej afery w Dagestanie właśnie Ukraińców, co jest bardzo rozsądne, no bo Ukrainie powinno bardzo zależeć na tym, żeby właśnie ta sytuacja nabrzmiewała tam w Dagestanie. W zeszłym roku redakcja kanału aktywnie nawoływała do protestów w Dagestanie w związku z ogłoszoną Federacji Rosyjskiej częściową mobilizacją. Bla, bla, bla. W hotelu Flamingo w Dagestanie, podobnie jak w Kar Karaczaju Czerkiesi, młodym ludziom nie udało się znaleźć ani jednego Żyda, ale w ukraińskim Psyops udało się stworzyć fałszywy obraz. Na jakiś, na jakiś czas zwiększyć presję na rosyjskie organy ścigania, a jednocześnie sprawić, że niektórzy Rosjanie wyjdą na głupków. No i tak. Także ja też myślę, wiecie, no to by było. Bardzo na rękę ukraińskim służbom, nie tylko ukraińskim, w ogóle wszystkim przeciwnikom Rosji, by było bardzo na rękę, żeby jeszcze zagrać tutaj kartą antysemicką. No ale wiecie, o czym my tutaj mówimy, skoro podobne, akcje dzieją się w Berlinie, w Londynie, ostatnio w Stanach Zjednoczonych, gdzie ulice pełne arabskich demonstrantów krzyczą brzydkie rzeczy w stosunku do nie tylko Izraela, a w ogóle do Żydów, także. <laughs> czy pomogłeś gnomom w podmroku yy, byłem w podmroku, gadałem z tymi gnomami ale nie pamiętam, czy tam chyba się wycofałem stamtąd na razie yy, chociaż nie, co, to, co tam trzeba było zrobić, kurde a propos Baldur's Gate coś tam trzeba było zaciukać kogoś, ale nie, tam bardzo dużo rzeczy zrobiłem w podmroku, także Między innymi zabiłem przez przypadek gościa, którego szukałem. <grymne> no ale nic. Eee. Polska armia po tych wszystkich decyzjach rządzących na dzień dzisiejszy zdoła odeprzeć atak jakiejkolwiek armii czy takiego Hamasu. No nie no, nie przesadzajmy no. Nie przesadzajmy. No. Na razie polska armia jest w niezbyt dobrym stanie, natomiast jeżeli będą realizowane programy zbrojeń i nie będzie dziwnych ruchów, gwałtownych ruchów dotyczących zmian w programie rozwoju armii i w programie zbrojeń, no to polska armia naprawdę ma szansę stać się jedną z najmocniejszych armii w tej części świata. Obawiam się jednak, że wszystko zależy od tego, ile czasu utrzyma się rząd Tuska przy władzy, gdyż Niemcom na tym nie zależy. I jeżeli ktoś mi mówi, że ale co to ma do rzeczy, przecież Tusko, polski premier, to się tylko zaśmieję. Chmielu, jak w takim razie wyglądała koordynacja dużych grup wojsk podczas II wojny światowej, gdy nie mieli dronów, monitorów, może Ukraińcy powinni wykorzystać metody starej szkoły w ko do koordynacji? Wtedy troszeczkę inaczej się walczyło i wtedy w starciach, wtedy w działaniach brało udział całe fronty wojska. Tutaj nie można sobie na to pozwolić. Taki kraj jak Ukraina nie może sobie na to pozwolić, na utratę swojego najcenniejszego materiału ludzkiego. I poza tym Ukraina jest bardzo w sytuacji niekomfortowej, gdyż nie mogą uderzyć dużą ilością wojska w sposób skoordynowany, bo po pierwsze, nie mają odpowiednio przeszkolonych żołnierzy do tego. Co z tego, że oni walczą od 2014 roku, ale ich kadra oficerska nie prowadziła typowych działań, nie uczyła się typowych działań, takich chociażby właśnie drugowojennych w praktyce. Wiecie o co chodzi. Nie uczyli się chyba tego. Natomiast jak wyglądała dużo koordynacja dużych grup wojsk podczas II wojny. W czasie II wojny światowej bardziej liczyła się masa jednakowoż. Tak mi się wydaje. Tak walczą Ruscy, między innymi. Rosy, którzy chcieli zrobić blitzkrieg w stylu niemieckim, tylko im nie wyszło, nie? Te dwa lata temu. Bo też nie potrafią koordynować swoich działań. Artur Micek przed chwilą podał na Twitterze, że podobno trwa duży kontratak odwodów ukraińskich pod No tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje. Zaraz zobaczymy co on tam pisze. Pod FDiWką podobno trwa duży kontratak sił ukraińskich na wszystkie flanki rosyjskiego uderzenia. Plus pomocnicze działania na kierunku Gorłówki. Obecnie nie sposób to potwierdzić. Ukraińcy mieli tu zgromadzić odwody wielkości wzmocnionego korpusu, czyli jeden z trzech lub czterech ala odwodów strategicznych. No, może przez te kilka miesięcy operacji na Zaporożu, Ukraińcy zaczęli badać temat koordynacji ataku, działań ofensywnych dużymi grupami. Wojska. Dużymi związkami taktycznymi. Trzeba deportować Ukraińców, bo nie ma ludzi do walki, napisała Sandra. No mam nadzieję, że Sandra po prostu nie słyszała, co mówiłem wcześniej. To nie jest nasza sprawa, że ich Ukraina wypuściła. Natomiast jeżeli u nas pracują w Polsce, to ja bym wolał, żeby u nas w Polsce pracowali, niż ginęli tam na froncie. Miałem wybierać się na marsz niepodległości w tym roku. U mnie ekipa ze Szwecji już skompletowana. Mam wielką chęć pójść na, ma na marsz niepodległości w tym roku. Mam nadzieję, że się uda. W Szkocji nie byłem. Miałem być, ale, miałem być, ale nie byłem w Szkocji w końcu. <laughs> Mielu, jestem pilotem drona FPV. Czy w polskim wojsku istnieje możliwość dołączenia do jednostki, by mógł dalej szkolić się w tym temacie? Myślę, że raczej ty byś mógł szkolić w polskim wojsku w tym temacie, bo dopiero tego typu jednostki w polskim wojsku zdaje się tworzą, a inaczej. Dopiero w tym momencie chyba jest pomysł nasycania jednostek Wojska Polskiego dronami. Swego czasu, nawet jak już trwała wojna na Ukrainie, były idiotyczne pomysły, żeby stworzyć jakieś specjalne jednostki, które miałyby w swojej dyspozycji drony i wykonywałyby zadania wsparcia dla różnych pododdziałów. Natomiast wydaje się, że wojna na Ukrainie pokazała to, że takie nasycenie dronami, wszelkiego rodzaju, czy dronami FPV, czy normalnymi dronami, takimi wiecie, klasycznymi, musi nasycenie musi być na poziomie od drużyny już i to po prostu żołnierze muszą mieć to do dyspozycji zawsze także ja na pewno jeżeli jesteś, masz na to papiery droniarzem to na pewno jeżeli byś rozpoczął służbę w wojsku to armia by to wzięła pod uwagę i miałbyś co robić po prostu mielu tak z innej baczki oglądałem ostatnio Twoje stare filmy, dziesięcioletnie albo i lepiej. Nie myślałeś kiedyś, żeby zrobić remake niektórych filmów? Może byś miał kiedyś jakieś dodatkowe przemyślenia? Powiem szczerze, że nawet dzisiaj siedziałem i myślałem sobie, żeby zrobić e, remake, i, parę remake'ów, paru filmów, które uważam, że są zajebiste, ale no niestety ich jakość techniczna pozostawia dużo do życzenia, a temat jest super, i chyba zrobię coś takiego. Tym bardziej, że. Teraz nie jest problem zrobić transkrypcję, żeby mieć tekst, a można to zrobić trochę, w trochę lepszy sposób. Być może również no, nawet ci, którzy ja widzieli w, w tej starej wersji, będą zainteresowani, bo się doda coś nowego zawsze. Odbanuj mnie chmielu. No przecież chyba jesteś odbanowany, ja cię nie banowałem. <laughs> Bender. Paweł Rabiej we wrześniu 2016 roku w programie Polsat News pociągł do Polityki ujawnił, że jest Gajem. <laughs> Ciekawe, jakie były te bliskie związki z Jarosławem Kaczyńskim. No ale to chyba raczej nie ma jakichś żadnych tutaj zdziwienia. No przecież mówiłem nawet kiedyś w filmiku na kanale, że uważam, że Jarosław Kaczyński. Robi błąd, że unika tego tematu i powinien tutaj zagrać w obańk. Tym bardziej, że wytrąciłby bardzo dużo negatywnych argumentów z, ze strony tych wszystkich lewackich y, opozycjonistów, gdyby powiedział: Tak, jestem gejem, no ale co, co w związku z tym? Hello. <grym> A żelazny elektorat i tak by na niego głosował z litości, na przykład. Jakiej rasy jest twój bohater w Baldur's Gate? Ciemny mieszaniec, ciemny elf z kimś tam, już nie pamiętam. Kolo od będę grał w gry, to Kolo jest pasłanka. Mądry, inteligentny i sarkastyczny rysownik. Kiedyś robił komiksy. Miał nawet propozycję od jakiejś firmy na wykorzystanie tego hasła i im podziękował. No ja wiem, znam kurde tą historię tego gostka. Generalnie wydawało mi się, że on strollował całą tą sytuację. Błażej. Dziękuję za wsparcie kanału. Czy lubisz masło orzechowe? Lubię masło orzechowe. Tak jest taką skruszonką z orzechów jeszcze w środku. Zdarza mi się opierdzielić trochę. A propos, kilkukrotnie w starych filmach zapowiadałeś, że zrobisz nagranie organizacji muszkieterów. Lata lecą i nic. Kurno, o muszkieterach nie nagrywałem? Mi się wydaje, że nagrywałem o muszkieterach coś. Tym bardziej, że z panem Roszkowskim miałem okazję porozmawiać z tym, który chyba najbardziej zna się na temacie muszkieterów, bo on podejrzewał, że mój dziadek był w tej organizacji. No, ale mój dziadek nie był w muszkieterach, przynajmniej tak mi się zdaje. Natomiast pan Roszkowski był przekonany w pewnym momencie, że mój dziadek był właśnie w muszkieterach, ale Chyba go wyprowadziłem z błędu. Słuchajcie, jeżeli to mam, to mam w dziale playlista historyczna. Powinno być. No kurwa, gdzie mam playlistę historyczną? O, tu. Kurwa, ale 123 filmy tam są, słuchajcie. To nie, to nie, ale to nie było jakoś tak. Mi się wydaje, że nagrywałem. Historia zdrojec najemnicy. Honor... Wier... Nie, to nie to. No, kurde, było parę fajnych odcinków. <laughs> A że nie było o muszkieterach? Tylko w filmie pod tytułem Zapomniana Akcja Podziemia. Zapomniana akcja w którym to opowiadałem o odbiciu więźniów gestapo z aresztu na Danii Łowiczowskiej w Warszawie, tam mogłem mówić trochę o Moszkieterach, dlatego że tam brał udział, brało udział chyba dwóch oficerów z tej organizacji, no i właśnie tam mój dziadek w tej akcji też brał udział, także odbicie więźniów z aresztu gestapo na Danii Łowiczowskiej. W każdym razie, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to zapraszam do mojej, na moją playlistę historyczną, historia. I tam, tam jest, no wiecie, o akcji pod Arsenałem wszyscy wiedzieli, słyszeli przynajmniej. Natomiast e, o akcji odbicia więźniów z więzienia Gestapo e, na ulicy Daniłowiczowskiej w Warszawie, nie wie prawie nikt. A to była akcja, która udała się praktycznie w 100%. Także e, bez strat własnych. A mój dziadek w tej akcji uczestniczył jako zabezpieczenie, generalnie osłaniał całą akcję z bramy, z budynku, naprzeciwko aresztu na Danii Łowiczewskiej, wraz ze swoją drużyną e, szturmową. No był odpowiedzialny za po prostu bezpieczne wycofanie się chłopaków, którzy byli wewnątrz więzienia, bo oni weszli do więzienia, do aresztu e, przebrani zresztą w mundury SS. Po, I po prostu kazali wyprowadzić więźniów i ich wywieźli, mówiąc, że wiodą ich na szucha, ich po prostu porwali, no, swoich ludzi. Czy lubisz masło orzechowe? To było. Tak jest. Dawasz lajki. <laughs> Mariusz, dziękuję Ci za wsparcie kanału, bo to również jest wsparcie. Błażej, dzięki też tutaj za kasę na crunchy. <grystanie> Dziękuję bardzo. Chmielu, cześć śmielu, po tym zabiegu korekcji wzroku. Dopiero widzę jak wyglądasz. Nie no, żartuję. <grystanie> Kurde, no fajna sprawa taki zabieg korekcji. korekcji wzroku, ale ja mam tyle wad wzroku różnych, że nie wiem, czy to u mnie zadziała. Poza tym za straszne pieniądze kosztuje. Kurde. Witam, pozdrawiam. Kiedyś znałem gościa, który Marku miał takie samo nazwisko jak twoje. No i podczas Marek Wołowiec to do siebie pasuje. Ale kiedyś czy znałem, czy gdzieś widziałem takie połączenie, że gość się nazywał Fryderek Wołowiec. <laughs> i to zajebiście imię nie pasowało do, do nazwiska. No u Ciebie pasuje. <laughs> to tak jak na przykład by było, nie wiem, są takie imiona bardzo delikatne, tak? Na przykład. Jakie, jakie są takie delikatne? Na przykład Kamil. To według mnie jest bardzo delikatne imię. Na przykład Kamil Pierdziwu. A takie nazwisko, na przykład Pierdziwu, to mi się kojarzy z jakimś przedwojennym pułkownikiem kawalerii, tak? Jakiś Wacław Dąb Pierdziwu. Albo coś takiego. Fajne nazwisko zresztą, Pierdziwu. Był taki gość w ogóle o takim nazwisku. Jak on miał stopień, a to już nie będę teraz szukał. No i tak, słuchajcie, kurczę. W ogóle teraz ten tydzień będzie ciekawy, bo przynajmniej moja małżonka to dwa dni, tylko idzie do pracy, potem wolna. Mam nadzieję, że Wy również będziecie mogli te dni zadumy, ewentualnie Halloweenu, ewentualnie dziadów, spędzić też jakoś, niekoniecznie w pracy. I zamierzam trochę ponagrywać. Mam nadzieję, że właśnie w poniedziałek albo wtorek mam nadzieję, że uda mi się już to Elgato zdobyć. I wtedy zrobimy sobie tutaj, pokażę wam, na czym polega tutaj ten ubot i jak można się wspaniale tym bawić. Także mam nadzieję, że tak będzie, że to się uda. W tej chwili cię skorumpowałem, musisz mówić, co ci każę. Dzięki za wsparcie kanału. Natomiast e, korupcja nie zawsze na tym polega. No. Ja się nie dam. Na Lubelszczyźnie pod miejscowością Turobin mieszkała rodzina o nazwisku Srale. No to różne takie, wiecie, ja miałem kiedyś e, takiego przeszywanego wujka, który miał na nazwisko Cencelek. Ale no, przeszkadzało mu to w służbie wojskowej, bo on był, jeśli się nie mylę, on był pilotem albo oficerem wojsko broni powietrznej. No, pilotem chyba nie był, ale w każdym razie, no wiecie, no porucznik ten no to. No i zmienił nazwisko na Rybicki. Albo jakoś tak. Bardzo, ja to rozumiem. Ale na przykład miałem kiedyś takiego, no, był przez żołnierz o nazwisku Siurek, prawda. Najciekawsze polskie nazwisko, które, najdziwniejsze polskie nazwisko, które wygrało konkurs kilkanaście lat temu, konkurs na najdziwniejsze polskie nazwisko, to było, było nazwisko Cyps albo Zyps. To jest dopiero nazwisko dziwne, nie? Cyps albo Zyps. I no wiadomo, no prawdopodobnie kiedyś był spis, jeszcze za czasów zaborów, spis ludności i urzędnik nie wiedział czy napisać Cyps przez literkę C jak Cecylia czy przez literkę Z z niemieckiego języka czy napisać Zyps no to wpisał tam przypuśćmy nie wiem Jan Cyps albo Zyps <słuch> co powiesz na nazwisko chuj ja w tej chwili nie żartuję naprawdę znam kogoś o takim nazwisku ale na szczęście je zmienił no, to różne są wiecie, nazwiska. No... Ja nie wiem, ja chyba mogę o tym powiedzieć. Mój brat o tym mówił publicznie, także mogę. Kiedyś mój brat pracując w jednej z redakcji, mogę coś przekręcić, ale jak Piotrek słyszy, to najwyżej mnie poprawi. E pracując w jednej z redakcji, dopiero co zaczął pracować. Jeden pierwszy dzień jego w pracy. Zadzwonił telefon. Mój brat odebrał, o tam Dzień dobry, mogę z, z Panem Tamdaramda, a mój brat. Co? Tamdaramda, a mój brat. Ta, może ćwa raćwa i odłożył słuchawkę. A tam za chwilę obok gościu mówi e, Ja jestem tam, nie pamiętam, Grzegorz chyba? Tamdaramda. To do mnie? A mój brat, o kurna. <śmiech> Wiecie. <śmiech> Także <śmiech> różne są sytuacje, nie? także pamiętam jak z dzieciaka z bratem i kuzynem przeglądaliśmy książkę w poszukiwaniu śmiesznych nazwisk i były tam nazwiska dupek i gnojek w Krakowie na cmentarzu rakowickim jest grup fiutów o Jezus Maria Witam Cię Krzysiek, najrzadsze nazwisko to sraczka, a w ogóle Krzysiek witam Cię, a w ogóle e, zainstalowałem sobie już DCS-a, mój komputer przynajmniej na razie jest w stanie to udźwignąć, natomiast nie mogę znaleźć swojego joysticka i sobie dopiero muszę jakiś sprawdzić, Gdzieś miałem joystick jakiś Logitecha, ale nie wiem gdzie jest kompletnie, nie jestem w stanie go znaleźć, także... Na razie próbowałem na klawiaturze polecieć sobie tym Mustangiem P50, P47 czy P51? P51, jeśli się nie mylę. I co o, dziw, o, o dziwo, komputer bez problemu dźwiga, a to jest stary komputer mojego syna. <grych> Także wiecie, jaki mój młody ma teraz komputer. Jak ten jest stary? Dajcie spokój. Szok. Moja matka na panieńskie, ma panieńskie nazwisko Zmora. Ale super nazwisko. Ojciec zawsze po pijaku narzeka, że wziął sobie taką zmorę na całe życie. Ale czad. Super nazwisko. A propos joysticka X52 Sajtek potaniości najlepsze. No to właśnie chyba nawet, chyba nawet oglądałem takiego. Tak się zastanawiałem nad tym albo też nad jakimś Logitechem. ludzi o moim nazwisku jest około 27 no kurde, ja mam słuchajcie koleżankę, która ma tak dziwne nazwisko, aż zobaczę ile jest w Polsce osób o takim nazwisku nie. nie będę niestety mówił tego nazwiska, ale ale z tego co pamiętam bo no co, może tego nie życzyć. życzyć. Z tego co pamiętam, to było. O, moja, właśnie, znajoma ma nazwisko jednoczłonowe. I w Polsce jest tylko 5 kobiet o tym nazwisku i 8 mężczyzn. Tylko pięć kobiet i 8 mężczyzn 13 osób. Czyli. Mniej nawet niż w ludzi o twoim nazwisku. Jej nazwisko w ogóle pochodzi tak z, przynajmniej z brzmienia no i też wydaje się, że z urody, tak mi się coś kojarzy. Pochodzi z jakieś, to jest jakieś tatarskie nazwisko mi się kojarzy. Tylko takie tatarskie, wiecie, ze wschodu, nie? Do VR niestety trzeba najwyższy sprzęt. Nie, no ja z VR nie będę się bawił, no to, to jest na razie to jest dla mnie Czarna magia. Prawdziwa historia. Witało się w robocie dwóch nieznających się ludzi i, po, i prawie po mordach sobie nakładli, bo myśleli, że jeden z drugiego sobie jaja robi. Nazywali się Dymalski i Ruchalski. A no to, wiecie, to tak jak dwie kobiety w robocie, jedna nazywa się strach straszewska i siedzi w pokoju z nią chmura chmurzewska. <laughs> Albo coś takiego, nie? Koleżanka, Kinga piękna. Uhajtała się z Laseckim. Kinga piękna, piękna lasecka. Gdybym nie miał dowodu, nie. W życiu bym nie uwierzył. No tak, no. Ja miałem kiedyś koleżankę, która, no, nie mogę powiedzieć, jak miała na nazwisko, ale miała bardzo ciekawe imię. Nazwisko zresztą też pasowało bardzo, ale miała na imię Waltraut. Niemieckie imię, takiej rodzice dali. Zresztą nazwisko też miało niemieckie. Ale w, w Mówiła, kazała do siebie mówić innym imieniem polskim, no a potem zmieniła, wzięła nazwisko po mężu, typowo polskie, jakieś z cyklu nie wiem, majeska czy coś takiego. <grych> no. Najgorzej to, jak się jest w wojsku i się ma nazwisko. Yy, no, nazywa się na przykład Jan Kowalski, a miałem kolegę, który był, yy, tak się nazywał, w Dosancie. Mam kolegę, który był w Desancie się nazywał właśnie w ten sposób. Jan Kowalski. A jeszcze się wszyscy śmieli. Pytaliśmy się, jakiego ojciec miał na imię, bo wiecie, o mnie się mówiło. Kowalski, syn Jana i Aniny z Janowa. <laughs> Także. <you. laughs> no, patrz na nazwiska zaszło. Zając on okrutny. Chciała zachować panieńskie i wyszło. Zając okrutny. <laughs> Nie no, fajne są niektóre te nazwiska ciekawe i fajnie że za niektórymi stoi historia no, za moim nazwiskiem jakaś większa, głębsza historia nie stoi dlatego, że moje nazwisko jest odmiejscowe a miejsce było odzawodowe po prostu wieś, z której pochodzi moja rodzina z okolic Wielkopolski, żeby było ciekawiej wieś nazywała się Chmielarze potem w wyniku działań zaborców ta wieś została przesiedlona pod Co ciekawe, moja babcia twierdziła, że ta wieś została przesiedlona za przemyt, ale w czasach zaborów, ale to by było trochę dziwne, no bo wtedy okazałoby się, że została wieś przesiedlona z jednej granicy pod drugą granicę, także tam wiele by w przemycie nie przeszkodziło, trzeba by było nawiązać nowe kontakty i w tej wsi za czasów w tam Koniec początek, przepraszam, XIX wieku żyło bardzo wielu ludzi z moim nazwiskiem, czyli chmielasz, którzy nosili niemieckie imiona, nie? na przykład właśnie Franz Chmielasz, Hannelore Chmielasz, ale również tam Antoni Chmielasz. I zawsze pamiętam, mówiłem Wam o tym, że tam w tym spisie t, y, mieszkańców tej wsi, sporządzonym przez zaborcy, jednego z zaborców, były tam y, y, przy nazwiskach, przy imionach i nazwiskach, były zawody wykonywane albo czym się zajmują. Nie? No Tam było tam przykładowo Antoni Chmielasz, tam Kowal, nie? albo tam y, Jan Chmielasz Bartnik, albo któryś tam tego, tam Franz Chmielasz Parobek. I najlepszy był jeden gościu wymieniony z tej wsi, który był właśnie opisany tylko Jaśko i był myślnik wioskowy głupek. <laughs> I zawsze się, zawsze się zastanawiam, czy to nie jakiś mój przodek jest, kurwa mać. Także moja babcia zrobiła dobra, wielką robotę w, w latach 80., jeśli się nie mylę, kiedy szukała właśnie losów różnych, jak tam wieś była, skąd się tam w ogóle wzięli moja rodzina pod Częstochową chmielarze ale no niestety po tym jak te zapisy o tym, że ta wieś była przeniesiona znalazła tylko w księgach parafialnych parafii w Kłobucku jeśli się nie mylę, albo no gdzieś w tych okolicach pod Częstochową gdzie było właśnie powiedziane, że ta wieś została cała tutaj przesiedlona i było jakimś tam rozkazem sądu jakiegoś została Tutaj mieli się mieszkańcy tej wsi osiedlić. Nie? Także takie ciekawe sytuacje. I u mnie żadnych tak. A, tylko że ta wieś z rejonu, w którym ona była, istniała wcześniej, nie pod Częstochową, tylko w Wielkopolsce, a ja dokładnie mam to zapisane gdzieś, gdzie to było, to ta wieś już była wspomniana i mieszkańcy tej wsi z nazwiska. Byli wspomnieni w, e, wspomniani e, w pismach e, państwa zakonnego Krzyżackiego, e, i po raz pierwszy tam przechodzi moje nazwisko, czyli w, w ogóle w polskich źródłach pisanych. To był dokładnie były to dokumenty zakonne z 1408 roku. Także ciekawa sprawa. No ciekawy jestem właśnie, czy w czasach tamtych, w XV wieku, czy moi przodkowie e, w jakim mówili języku, w kogo uważali za panów w ogóle? Kogo się, za kogo się uważali, nie? Bo no taka ta nasza historia jest ciekawa. No samo to, gdzie mieszkam tutaj w tej chwili w na Mazowszu, prawda? W piasecznie. Piaseczno miało prawa miejskie wcześniej niż Warszawa. Nie? No i piaseczno, do, Mazowsze de facto, jest częścią Polski, tak naprawdę. Krócej niż nie jest, <laughs> także wiecie, to jest bardzo ciekawe, <laughs> bardzo ciekawa sprawa. <laughs> tak, Boczek Smalec. Podczas libacji kłótnia Smalec wsadził kosę Boczkowi, na pogotowie dzwonił, bo mówił do słuchawki, dzwoni Smalec, Boczek przebity. <laughs> Ciężko mi jest to uwierzyć, no ale no, zarzekasz się, że taka prawda. Chmielu, dziś być Kowalskim w wojsku, to dowódca zawsze mówi, Kowalski opcja. Opowiedz jakiś dobry kawał z czasów swojej bytności w armii. Kurde, ja to nie mam, nie mam zdolności do opowiadania kawałów, przede wszystkim do zapamiętywania kawałów. Miałem takiego kumpla w robocie, który zresztą też w desancie służył, a potem, żeśmy razem służyli już gdzie indziej, który miał taką zdolność opowiadania kawałów, on opowiadał dowcipy całym sobą. To było wielkie przedstawienie i opowiadało pierdyliardy wspaniałych kawałów. Niestety nie pamiętam. Ja nie mam, nie zapamiętuję dowcipów. A propos, a propos moich przodków. Twoi przodkowie. Witam cię Robert. Pewnie uważali się za tutejszych. No dokładnie. No, to na, tym to, na tym to polegało. No, na tej zasadzie. Obok mojej babci na cmentarzu leży Jadwiga szatan z Oszustowiczów. No ja byłem w zeszłym tygodniu, słuchajcie, na grobie, na, na grobach moich, mojej rodziny w Mińsku Mazowieckim, bo ja tam się wychowywałem, można powiedzieć. Bo tam mój ojciec służył w jednostce wojskowej w latach w końcu lat 70. i początku lat 80. XX wieku i z moim bratem byliśmy. Oglądaliśmy sobie przy okazji stare nagrobki które zostały tam bardzo pięknie poodnawiane na cmentarzu parafialnym w Mińsku Mazowieckim stare nagrobki jeszcze to takie wiecie, sterczące z krzyżem takie klasyczne nagrobki z XIX wieku najwięcej ich było słuchajcie, jakie tam były kurde nazwiska, jakie tytuły jakie wszystko i co zwróciło moją uwagę praktycznie wszystkie, wszystkie te nie było tam tekstów, nie wiem, pokój jego duszy, czy tam wieczna pamięć, czy coś, tylko zawsze kończyło się wymienianie, na przykład, że tu leży tam e, baronowa, jakaś tam Honstoyfen, de, coś tam, i polskie jakieś tam wtrącenie, tam, przypuśćmy, właśnie pierdziwu Muśnicka na przykład. Nie? I coś tak, i na pamiątkę mojem nie, zaraz, e, ten pomnik na pamiątkę. Mej przez Y, mej małżonki poświęcam. No nie, <grymne> czy tam coś takiego. Bardzo fajne, klimatyczne, a przede wszystkim piękne te pomniki i bardzo dużo można było zobaczyć. Na przykład um, urzędnik, na przykład jakiś tam rad, radca taki, czy, czy notariusz, mieszkaniec tego miasta który zmarł w tej w tamrze i tak dalej. Ja musiałbym to zobaczyć. Na pewno te pomniki są dobrze opisane w internecie, ale słuchajcie, to no rozumiem już w tej chwili turystykę grobową. Wiecie, naprawdę jak tam popatrzyłem na te e, parę tych nagrobków, to coś pięknego i naprawdę kawał historii. Trzeba się rozejrzeć wokół siebie. Ja zamierzam teraz na, e, w tutaj święta. E, pójść na cmentarz, tam już kiedyś Wam pokazywałem na jednym filmie o żołnierzach Armii Krajowej i NSZ-u, którzy tutaj u mnie leżą na, na cmentarzu w Piasecznie, których miejsce śmierci Wam pokazywałem w filmie Blizny w moim lesie, jeśli się nie mylę, taki był tytuł w dziale Historia. Miejsce śmierci tych NSZ-owców, którzy tutaj osłaniali odwrót uchodzących z Powstania Warszawskiego z, przez Okęcia grup powstańczych i tam generalnie walczyli z oddziałami policji SS i muszę obejrzeć dokładnie ten mały cmentarzyk tutaj w Piasecznie taki stary. Tutaj być może jakieś ciekawe jeszcze będą groby i być może za którymś z tych grobów będzie stała jakaś ciekawa historia, o której będzie można opowiedzieć. Bo byłem na tym cmentarzu wiele razy, ale nigdy nie byłem po to, żeby. Obejrzesz sobie go dokładnie, tylko z reguły byłem właśnie na grobie tych żołnierzy podziemia. Opowiedziałbyś jakąś akcję z Krakowa w czasie służby. Kurde, w tamtym czasie się działo i są mam w pamięci takiej akcje, że do dziś nie do uwierzenia. No to Krzysiek, ja wszystko co pamiętałem, to ja opowiedziałem w tych filmikach z serii o No... Więcej nic nie pamiętam. No, czy są. Jest parę rzeczy, ale o których nie mogę powiedzieć, no bo po prostu była za wielka siara. No ale, ale nie, ale zdecydowanie o wszystkich rzeczach opowiedziałem. I też jest coś takiego, że jak gadamy sobie, czy gadaliśmy w gronie, byłych żołnierzy do Santu gdzieś o różnych tam rzeczach, to wiele osób twierdzi, to niemożliwe, że tyle żeś przeżył, ja tam nic nie przeżyłem w służbie. No, ja e, chyba byliśmy mniej więcej, Krzysiek, w dobrym okresie, ty byłeś trochę później ode mnie, chyba pół roku później, nie? Czy rok? No, ale byliśmy w dobrym okresie, kiedy naprawdę w batalionie dużo się działo, w dziesiątym batalionie i przy, przy tym ja też miałem służbę troszeczkę Ciekawszą mi się wydaje, bo niż na przykład inni moi niektórzy koledzy, bo ja w połowie służby zmieniłem przydział zupełnie nie? i specjalizację i robiłem zupełnie co innego. Dzięki temu też poznałem innych ludzi i dużo ciekawych rzeczy można było. Szko ciekawe szkolenia przechodziłem i dużo, dużo ciekawych rzeczy się przeżyło. Natomiast mówię, wszystkie historie takie jajcarskie, które spotkały mnie w wojsku, to opowiedziałem tutaj na playliście tej desantowej. No, i ja tam nie ściemniam, bo tą playlistę oglądają również moi koledzy. Ja pamiętam, że raz, jedyny raz tylko jeden z moich kolegów, który ze mną służył, Zeb, zwrócił mi uwagę, że kiedyś pierdyknąłem się, gdy opowiadałem o marszu z szkolenia narciarskiego, marszu na piechotę do Oświęcimia, bo wracaliśmy przez Oświęcim potem do jednostki. To pierdyknąłem się w kilometrach, bo ja myślałem, że tam było o wiele więcej kilometrów niż powiedziałem, ale w filmie to poprawiłem w napisach, także. To była jedyna rzecz, do której ktoś miał wątpliwości z moich kolegów, Co? że się to działo. No tak, ale pewnie nie wszyscy znają. No ale to jest wszystko na playliście desantowej. Krzysiek, no. A czy idąc na cmentarz trafiliście kiedyś na nagrobek ze swoim imieniem i nazwiskiem? Będąc w Wiżajnach, Suwalszczyzna na cmentarzu zobaczyłem grup Karola Kalinowskiego. Ja powiem więcej. Na jednym z cmentarzy w Warszawie jest grup Michała Chmielarza, który urodził się 22 maja, ale nie jestem pewien, czy tego samego roku co ja. I ja ten grup wielokrotnie widziałem, jak przechodziłem ulicą. Jaka to była ulica? To było gdzieś w ogóle na. Mukotowie. Ten grup był blisko ogrodzenia cmentarnego. Jak się szło, to z nadmurów widziałem ten grup. Aż kiedyś wszedłem, mówię na Mać. Bez jaj. <grym zjadł> Także. Też kiedyś badałem swoją genealogię i wyszło, że moja babcia Stanisława Krzyżanowska pochodzi z tej samej linii Krzyżanowskich, co matka Fryderyka Chopina, Tekla Krzyżanowska. No u mnie linia jest dość prosta, u mnie żadnych szlachciców czy zubożałych szlachetków nie było. Raczej wszyscy to byli dość ludzie, no chyba, że kiedyś gdzieś, ale nie wiem, raczej nic takiego. Natomiast mam wśród moich przodków, również dzięki babci się tego dowiedziałem, gościa, który był klasycznym mordercą przed wojną. Znaczy przodków, no, spokrewnionych ze mną ludzi. Zresztą miał na imię Andrzej, na nazwisko Chmielarz, i przed wojną, w czasie zabawy w Kłobucku, zresztą, zabił człowieka nożem. I był poszukiwany przez Policję Państwową. To było w, w 30 chyba roku, czy w 31, jakoś tak. I uciekł za granicę, prawdopodobnie do Francji. I we Francji popełnił przestępstwo, i w wyniku popełnienia tego przestępstwa trafił na Gujanę francuską, do obozu, tego znanego z filmów Papillon i z książki Papillon. I pisał listy jeszcze do swojej rodziny przez cały okres swojej, Swojego pobytu tam na Gujanie, ale listy już były niezrozumiałe potem zupełnie i ostatnie przyszły chyba w 46 roku, także i w, u mnie w rodzinie nikt o tym nie mówił, nikt tak jakby nie było tematu, natomiast moja babcia kiedyś mi o tym wspomniała, a ja potem zrobiłem, że tak powiem przegląd archiwów różnych i znalazłem właśnie tą sytuację znalazłem na podstawie wycinków prasowych przedwojennych udało mi się to wszystko posklejać i potem się dowiedziałem od mojego już nieżyjącego wujka Tygrysa, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, on o tym słyszał od swojego wuja, od, od swojego ojca, przepraszam, od wujka Józka, no a wujek Józek to ten gościu, o którym wam opowiadałem który jak szedł na front. On był w czasie wojny w Armii Krajowej i jak front przeszedł, to się zgłosił do wojska, do drugiej armii Wojska Polskiego, żeby iść dalej bić Niemca i walczył pod Budziszynem. Tam był ciężko ranny. To ten, co wam mówiłem, że jak szedł na front, to jego ojciec mówił, pamiętaj Józuś, żadnych, żadnego srebra, żadnego złota nie szukaj, nie wyrywaj zębów czy coś, bo to za to komisarze będą ci sowieccy was strzelać. Mówi wchodź do domów niemieckich, okazałych domów, szukaj klaserów ze znaczkami, wyrywaj dwie, trzy pierwsze strony, bo tam są najlepsze znaczki i pocztą polową wysyłaj do domu. I to będzie najlepiej, i nie będziesz nic dźwigał. No i wujek Józek tak robił. I powiem wam, że tych znaczków to takich natrzaskał w czasie wojny, że no. Stanowiły one potem przez lata komuny pokaźny kapitał. No, po Także wojenna historia. No. I wujek Józef przeżył wojnę. E, przeżył wojnę. No potem trafił niestety do e, razem ze swoją jednostką w Bieszczady. E, no i stwierdził, że no, do Polaków to tak niechętnie będzie strzelał. Ale potem się okazało, że tam byli nie tylko Polacy, tylko też Ukraińcy. No i tam też swoją, że tak powiem, część swojego szlaku bojowego tam przeszedł. Natomiast bardzo szybko się wymiksował potem ze względu na rany, które odniósł pod Dreznem, No po prostu. Widzicie, i tak to Armia Krajowa, druga armia wojska polskiego. Ja mam lepsze pytanie. A co byście zrobili, gdybyście się dowiedzieli, że macie korzenie z Hitlerem albo Stalinem albo innym poprańcem? No, co? nic by się nie zrobiło, no przecież, no to zrobić. Miałem kolegę, którego e, dziadek był klasycznym niemieckim zbrodniarzem wojennym, który w czasie wojny był Członkiem SD i y, y, widniał na liście y, zbrodniarzy wojennych i został skazany na śmierć po wojnie, a to był autentyczny dziadek mojego kumpla. Taka historia. A kumplu jest Polakiem. Tylko jego y, dziadek przed wojną poznał Polkę, zrobił jej dziecko. Potem jak wojna wybuchła, to się, żeby nie było kwasów, nie chciał mieć z Polką nic wspólnego, to ją zostawił. A potem to dziecko to był ojciec mojego kumpla, jeśli się nie mylę. I po wojnie ten kumpel, to ojciec tego kumpla dowiedział się, że jego stary był Niemcem. I wiecie, żeby wykorzystać sytuację, to po prostu wyjechał do Niemiec jako pół Niemiec. No. A potem, że tak powiem, wrócili do Polski i takie tam z historią. No ale klasyczny zbrodnia wojenny dziadek. Nie? No i co zrobić z taką sytuacją? Nic. Czy ten kumpl to Donald Tusk? Donald Tusk nigdy nie byłby moim kumplem. Ja nigdy bym po sobie nie pomyślał, że będę z chęcią słuchać audycji Moniki Jaruzelskiej. No, trzeba przyznać, że ona ma ciekawe te swoje audycje, no ale te audycje jej są ciekawe, dlatego że ma duże, również ma duże zasięgi. A zasięgi ma dlatego, że jest córką dyktatora i zdrajcy, no. Młodziadek w 1939 roku dostał się do niewoli w obozie pracy, poznał babcię. Dla odmiany jego bracia służyli w wermachcie i spierdzielili do, do drugiego korpusu. No, nie wszyscy spierdzielali do drugiego korpusu. Ja kiedyś rozmawiałem yy. i pytam się człowieka, yy. kiedy się, kiedy się, kiedy do niewoli, znaczy kiedy żeś się Yy, skończył służbę. On służył w 357 Batalionie Granadierów Pancernych, u yy, Falsta Granadierów, ale to był wcześniej, był normalnie granadierem Pancernym, służył w Rosji, w Grecji, a w 1944 roku trafił na szczęście yy, do północnej Francji. I walczył w Normandii, między innymi walczył, uchodził z Kotła pod Fales, jeśli się nie mylę, a skończył służbę właśnie w 357 batalionie granadierów Grenadierów. Pancer... Oddał się do niewoli, na papierze widziałem papier z jego internowania. Oddał się do niewoli dopiero któregoś tam 12 czy 13 maja 1945 roku. I to był ja myślałem, że Polak, ale jak się okazało, pod Częstochową przebiegała granica i po części rodziny mieszkała po stronie polskiej, a część mieszkała po niemieckiej. No i akurat człowiek, o którym mówię, mieszkał po stronie niemieckiej i był Niemcem de facto z papierów, mimo że w krew w jego żyłach Polska płynęła. Ja się pytam, no ale to dlaczego z Polakami, w tam pod Fales i w ogóle trzeba było uciekać do swoich? No, ale dlaczego ja miałem uciekać? Ja w jednostce miałem samych Polaków u siebie w kompanii i oni to byli moi najlepsi kumple, moi najwięksi bracia, moi towarzysze broni. Jak ja mogłem ich zostawić? Wiecie, wiecie o co chodzi. No, także nie wszyscy uciekali do drugiego korpusu. Historia Polski jest bardzo zawiła. No wiecie, to na tej samej zasadzie, co? Gdzieś czytałem jakiś artykuł wspomnieniowy Polaka, żołnierza armii krajowej, który walczył w czasie powstania Warszawskiego w powstaniu warszawskim chyba w, w półku Baszta był, chyba jeśli dobrze pamiętam, tak mi się kojarzy coś. I on trafił po Powstaniu Warszawskim do jakiegoś obozu przejściowego gdzieś w Niemczech. Tam został wyzwolony przez Amerykanów, ale po wojnie został w Europie. W sensie nie wyjeżdżał z Amerykanami, nie wracał do Polski, bo nie chciał do, komun do komuny wracać. I kręcił się gdzieś tam w zachodniej Europie, po, na, te, po, na terenie Francji. Mieszkał troszeczkę w Nicei. E i trafił w końcu do Legii Cudzoziemskiej, bo nie miał co ze sobą zrobić. Z Legii Cudzoziemskiej trafił, z Legią Cudzoziemską trafił do Indochin i w Indochinach walczył z Wietnamczykami, między innymi walczył również pod Dien Bien Phu, bo służył w, w regimencie spadochronowym Legii Cudzoziemskiej i jego najlepszym kumplem w Wietnamie Legionistą był Niemiec, który w czasie II Wojny Światowej był w Waffen-SS. I słuchajcie, to był jego najlepszy kumpel on, on o tym wiedział, że to był gościu z Waffen-SS. No, rzeczy niewytłumaczalne i dziwne, nie? Nie pamiętam, w której to, gdzie to, kto to był dokładnie ten gościu, ale nie wiem, czy to nie był pan Jadczak. Nie, chyba nie. Musiałbym to sprawdzić. To czytałem w jakimś albo w Polsce zbrojnej, albo w komandosie starym. No nie pamiętam. Gdzieś to czytałem? Czemu bębny w odstawce? No dlatego bębny w odstawce, że no nie mam tutaj miejsca w tej chwili. <laughs> Natomiast. Myślę, że na wiosnę przeszukuję sobie, mam takie nowe pomieszczenie, nowy domek tutaj na działce, i tam sobie spróbuję ładnie to wszystko ogrzać, wyciszyć, i tam się przeniosę z bębenkami. Zobaczymy. Chyba, że tutaj coś wyhacza, tylko trochę konfigurację zmienię, żeby była troszeczkę mniejsza. No i tak to wygląda, słuchajcie. Trochę żeśmy tutaj w, poruszyli parę tematów, również tematów zahaczających o historię. Wiecie, ludzkie losy się dziwnie układają. Nawet zobaczcie, dzisiaj tutaj o Putinie mówiłem na samym początku. Trzeba sobie cofnąć jakby coś. Yy, dzisiaj widziałem na live i jest Wojtek, który był żołnierzem w Polsce, a yy, teraz... Kończy służbę, albo nie, jeszcze nie skończył, ale bardzo długo, ponad 20 lat, jeśli się nie mylę, Wojtek, jak się mylę, to mnie po, popraw. Przesłużył w Korpusie Piechoty morskiej e, e, Stanów Zjednoczonych. Jest na kanale też Robert, e, pod ksywą kawalerzysta, który również jest weteranem armii Amerykańskiej służył w drugim regimencie e, kawalerii pancernej, jeśli dobrze pamiętam, Dragoons trzeciej dywizji piechoty z dawnego Fort Polk, którego nazwa się chyba zmieniła w ostatnim czasie na fali wszystkich zmian, gdzie zmieniane są nazwy kojarzone z generałami konfederatów no, na jakieś nazwy, wiecie, bohaterów kolorowych, czarnych, żołnierzy, również zasłużonych, no ale wiecie, to jest ten... Fort Bragg zmienił się na przykład na Fort Liberty, także... Te historie się tak dziwnie, polskie historie się toczą. Polaków rozsiewa po całym świecie. Polacy służyli w wielu różnych dziwnych miejscach, w wielu różnych dziwnych armiach. I tak to już jest. No. Tak to już jest. Czy zdarzyło Ci się oglądać serial z archiwum Mix? No oczywiście, że tak. To lata temu oglądałem wszystko, a nawet w ostatnich miesiącach sobie obejrzałem kilkanaście odcinków. Ale już nie miałem serca, żeby dalej to ciągnąć, bo ten serial się trochę zestarzał. Także... Także tak. W Fort Pułaski powstał Ku Klux Klan. <grym> Historia. Mój dziadek stał na brzegu w szeregu do rozstrzelania. Podszedł do niego Niemiec i wzrokiem i machnięciem głową pokazał, żeby spierdzielał. I dziadek uciekł do lasu. Jak pozostali Niemcy nie patrzyli. Moja babcia miała podobną historię, może nie z rozstrzelaniem, ale w czasie II wojny światowej. Moja babcia przebywała w Częstochowie. Tam wówczas miała kontakty z Armią Krajową, była zaprzysiężonym członkiem, żołnierzem Armii Krajowej między innymi stamtąd się wziął mój tatuś no bo z jednym z tych ludzi z konspiracji po prostu zakochała się i mój tata się urodził potem ten człowiek zaginął w czasie wojny musiał przekroczyć, uciekać za granicę ze względu na to, że nie mógł pozostać zarówno w konspirze, jak i nie mógł trafić do oddziału leśnego, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, sytuacja była przez kilkadziesiąt lat owiana mgłą tajemnicy, w każdym razie ojciec, mój tata szukał swojego prawdziwego ojca przez właśnie większość swojego życia i po latach się okazało, że przeżył jego ojciec wojnę, ale już nie było niestety z nim kontaktu. Po, po, po wojnie wracał do Polski, chciał szukać mojego taty, ale się nie znaleźli. Natomiast moja babcia w czasie okupacji była w Częstochowie. Oficjalnie pracowała w szwalni, gdzie szyto między innymi niemieckie mundury jako szwaczka. Mimo, że ona była wykwalifikowaną pielęgniarką, pracowała jako szwaczka. I opowiadała babcia kiedyś historię, jak Przenosiła wówczas jakieś dokumenty, czy, czy to była jakaś bibuła konspiracyjna. W każdym razie miała lewy towar w swojej teczce. I e, ci, którzy są z Częstochowy, albo być może pamiętają, jak częstochowa wygląda. E, Aleje Najświętszej Marii Panny, główna arteria Starej Częstochowy, teraz zresztą też prowadząca w kierunku Jasnej Góry. Moja babcia właśnie tamtędy szła. Nie wiem skąd, dokąd, ale w każdym razie przenosiła ze sobą rzeczy, które były, no, za które można było dostać czapę. I Niemcy wówczas zablokowali z dwóch stron Aleje Niepodległości zaczęła się klasyczna łapanka. Babcia opowiadała, że ludzie w panice biegali, próbowali dostać się do bram tych budynków, które były wzdłuż Alei Najświętszej Le Marii Panny, ale po prostu mieszkańcy bali się, zamykali bramy, dozorcy zamykali bramy. Nie chcieli nikogo wpuszczać, była wielka panika. No i Niemcy powoli wszystkich ściągali, sprawdzali wszystko, co tam kto co miał przy sobie. Pakowali na ciężarówki. No i moja babcia z tą teczką no nie wiedziała co zrobić, gdzie ją wrzucić, gdzieś schować, nie miała, gdzie nie miała czasu. E, żandarmi niemieccy, czy tam policjanci niemieccy zagonili wszystkich, tą grupę ludzi, z którymi moja babcia była akurat wtedy przypadkiem. E, postawili ich w szeregu i zaczęli przeszukiwać, sprawdzać wszystkim dokumenty. Moja babcia miała przy sobie kękartę, taką stwierdzającą, że pracuje na rzecz niemieckiej armii, no bo szyła niemieckiej mundury w jakiejś tam manufakturze. No ale miała przy sobie te rzeczy w teczce i się strasznie bała, że Niemcy coś jej zrobią. Tym bardziej, że moja babcia wtedy na moją babcię w domu czekał właśnie mój tata, który wtedy miał niespełna roczek, jak to babcia opowiadała. No i w pewnym momencie przyszła kolej na moją babkę i jeden z tych żandarmów do mojej babki kazał jej otwierać teczkę. W tym momencie podszedł jeden z wyższych stopniem Niemców, wziął ją pod rękę, sprawdził jej ten, znaczy najpierw sprawdził tą jej kartę, wziął ją pod rękę i do niej dawaj teczkę, po niemiecku powiedział. No to babcia mu no, tą teczkę dała, no co miała zrobić. On wziął tą teczkę i on pociągnął za sobą, no i odeszli stamtąd, wyszli poza ten kordon a ten Niemiec do mojej babci tak tą teczkę spojrzał się. Moja babcia mówiła, że ona bała się, że jej serce pęknie ze strachu. A ten Niemiec się spojrzał, zaczął się śmiać i: A, nah, bandit, nie! <głos》> wziął tą teczkę mojej babci i w dupę ją klepnął. I: No, idź, idź, idź dupa, idź do mojej babci. I babcia mówi, że ona wyszła za winkiel, to myślała, że po prostu nogi jej się ugięły, i myślała, że już po niej będzie. Bała się, że do niej strzeli, ale. On się cały czas śmiał troszkę. Także też miała farta, no. Chmielu, gorąco polecam najnowszy film Martina Scorsi Scorsese, czy Scorsese, jak to włoch. Czas krwawego księżyca. Wyśmienity film, w którym pokazane są początki działania FBI. A, fajnie. Obejrzałbym sobie coś takiego. Mój pradziadek był w niewoli niemieckiej. I poznał tę prababcię, która pracowała u Bauera. I raz Niemka, żona Bauera ją szarpała, obrażała. Dziadek to widząc podbieg i wolną ją pięścią w twarz. Straszny ryzykant z dziadka. Mój dziadek był strażakiem w rodomskich zakładach broni i z kolegami wymyślili patent, żeby wywozić broń w gaśnicach i tak zaopatrywali radomskie podziemie. Też ładnie, no. Widzicie, a są ludzie, którzy nie wiedzą nic o przeszłości, o historii swojej rodziny. Nic kompletnie, bo nie interesowali się, a nie interesowali się, a potem już dziadkowie i babcie poumierali, no. I nie było się już kogo spytać. Chaos no zarówno Sepultura, jak i Slayer mi się bardzo podobają, aczkolwiek do Slayera mam większy sentyment, gdyż byłem po prostu na kilkunastu koncertach Slayera, a na Sepulturze byłem tylko raz. Tu <trybujesz> też Hilary. Fajne, fajne wspomnienie. Pradziadek był rusznikarzem, równolegle, jak gdyby nigdy nic pracował w Warszawie jako elektryk. Prosty, dobry człowiek z Podlasia. Z kablem na ramieniu uratował ciotkę stojącą pod ścianą, wydając de facto rozkazy Niemcom. W sumie to uratował ją za trzy bodajże trzy razy, za każdym razem przypadkiem przechodząc. Przypadkiem? <grym> I teraz jeszcze o tamtym. Co uderzył tą żonę Bauera, wszystkie zęby jej wyleciały i poszli pod sąd na rozstrzelanie. Na szczęście wśród sędziów był starszy pan, który zapytał się dziadka, czy zabawki umie robić, bo dziadek był genialnym stolarzem. No to też fart. Ostr Ostatnio strzelam różne testy, między innymi FBI. Próbowałeś kiedyś? Nie wiem. Może nie wiem, jak wygląda test strzelecki FBI, ale że tak powiem, yy, byłem nawet na strzelnicy raz z gośćmi z FBI swego czasu. Ale to zupełnie niezawodowo, przypadkiem. Przechodziłem z tragarzami. <laughs> ale z takimi rzeczami, wiecie, w czasie wojny, no, to na tej samej zasadzie jak jeden z moich wujów. Yy, Wujek Tadek trafił na roboty. To mówiłem Wam o tym kiedyś. Co był w trzech miejscach na robotach. Najpierw wywieźli go gdzieś tam do Niemiec normalnie, no to spierdzielił i przyszedł do domu. Przez granicę przeszedł na piechotę i do generalnej guberni. I zamordował się w domu. Żandarmi przyszli z powrotem po niego, zabrać go z powrotem na roboty. To drugim razem trafił gdzieś do Alzacji. I w alzacji to trafił do jakiegoś kurczy syna Niemca, który go tam bił, był strasznym katem, no i stamtąd drugi raz uciekł wujek, wujek Tadek, ale nie zdążył do, dojechać do Polski, no bo go capnęli gdzieś tam po drodze Niemcy. To mówiłem wam chyba o tym, jak przyszła pocztówka do mojej prababci, a do, do, babci, do matki, do matki mojego wujka. No bo ten wujek to był brat mojej babci. No. Ja ich wszystkich nazywałem tych braci wujkami, tak samo jak Józek, prawda? I przyszła podstówka, yy, którą pokazywał mi właśnie mój wujek Tygrys Janek. I na pocztówce było napisane pięknym pismem. <laughs> Szanowna pani Chmielasz po, po niemiecku. Pani syn Tadeusz Chmielasz, po raz drugi uciekł z miejsca pracy przymusowej. Proszę do niego napisać, żeby więcej tego nie robił, gdyż, jeśli jeszcze raz się to powtórzy, zostanie ukarany z całą surowością niemieckiego prawa. Podpisano i była pieczątka na pocztówce, zaznaczam. Pieczątka i komendant SS i policji, tam w jakiegoś miasta tego, gdzie go tam złapali, i był adres, na który właśnie został skierowany na roboty. no Trzeci adres, i wujek trafił trzecim, za trzecim razem trafił do Austrii. I w Austrii trafił do rodziny, która go traktowała normalnie jak syna. Oni mieli oczywiście stara historia, synów, którzy zginęli na froncie, i mieli córkę. I tam po prostu zajęli się nim jak synem, miał jak po prostu pączek w maślach. Nikt mu tam krzywdy nie pozwolił robić. Chcieli, nauczyli go fachu ogrodniczego. Wojna się skończyła, to oni nigdzie nie jedź, tam komuniści. Chodź tu do nas. No ale jego ciągnęło do domu. To jeszcze jak chcieli go ożenić z tą swoją córką, kurczę, to jeszcze jak się wojna, ale on chciał do domu wracać, do matki i do braci. I, I do siostry. I jak się wojna skończyła, to minęło chyba z pół roku, jak oni go trzymali, albo i rok. Już nie pamiętam. To jak do domu zdecydował się iść, to nie, nie mieli mu jak pomóc. Bo mówią tak, marki to już nieważne. Pieniądze, żadne tu nie wiadomo, co tam trzeba mieć. No to dali mu, słuchajcie, złote monety. Ci Austriacy. Dali mu złote monety, żeby pochował przy sobie i żeby taki kurde rulon, jak to on mówił, mu dali złotych monet. Jakichś takich małych. E, I e, żeby on, że złotem będzie mu łatwiej zapłacić no nie. Bo złoto to każdy będzie chciał połaścić, tylko żeby nie pokazywał. No i poradzili mu, że jak ma to złoto, to żeby nie jechał pociągiem albo czymś, czy tam jakąś, żeby nie przebywał wśród ludzi, tylko żeby szedł lasami. No i on z Austrii przyszedł na piechotę do domu zahaczając po drodze do Kraków, gdzie ubrał się, z łachmany wymienił sobie na eleganckie ciuchy, kapelusz, laseczkę, kur... no śmieję się z tą laseczką, nakupował no, różnych rzeczy do jedzenia, ubrań i przyjechał do domu, do biednej, głodującej zagrody pod Częstochową, no, powojennej, przyjechał nie wiedząc kto żyje, kto nie, Yy, przyjechał dorożką. <laughs> w ogóle. Hrabia, kurna, wrócił. No i wujek Tadek nigdy do końca życia się nie ożenił. Natomiast do końca życia był znakomitym ogrodnikiem. A fachu nauczył go ten no, Austriak na robotach. Także. No i tam sędzia uratował tego gościa, co uderzył tą babkę. No i dobrze. Takie sytuacje się zdarzają. Mi mama opowiadała, że mój dziadek z kolei popierdzielał z karabinem snajperskim na Podlasiu i uprzykrzał Niemcom życie. W lasach dookoła pewnie do tej pory leży od groma jakichś skrzyń zakopanych. Kurde, na wsi po domach ile tego towaru jest. No. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie z karabinem i uprzykrzanie życia, to, to mój dziadek, ten który był ojczymem mojego starego, no to... W dwudziestoleciu międzywojennym służył na prawdziwym Dzikim Wschodzie, no, nie, nie na Dzikim Zachodzie, to już Wam mówiłem wiele razy. Ten, który uczestniczył w tej akcji odbicia więźniów na Danii Łowiczowskiej, on w czasie konspiracji był w Armii Krajowej, wcześniej w organizacji Konfederacja, Konfederacja Narodu. To była zbrojna ramię narodowców, po prostu a w, czy potem wstąpił do Armii Krajowej, i, ale przed wojną służył w Korpusie Ochrony Pogranicza od praktycznie 20, w początku lat dwudziestych, bo walczył jako piętnastoletni dzieciak, był ochotnikiem w wojnie z bolszewikami i potem, prosto po tym, trafił do Korpusu Ochrony Pogranicza po, po skończeniu kursu podoficerskiego i służył na Polesiu i służył między innymi również w okolicach Dzisiejszej Zony czernobylskiej służył nad Prypecią, na bagnach Prypeci, i też tam się, że tak powiem, nasłuchałem od babci, bo to co on opowiadał, to ja nie pamiętam. Byłem bardzo małym straluchem, ale babcia potem opowiadała, jak właśnie. tą kurczę no, on pisał też wspomnienia swoje, które niestety, kiedy nie miałem nad nimi pieczy, gdzieś na razie się w archiwach rodzinnych zagubiły, ale no to dziadek ten był w czasie dwudziestolecia międzywojennego dwukrotnie ranny, słuchajcie, z potyczkami, no, w potyczkach granicznych z NKWD. Także, no i był odznaczony, był odznaczony medalami bojowymi. Ja znalazłem zapiski w Instytucie Sikorskiego, że był odznaczony Krzyżem Walecznych, co jest dziwne, bo wydawało mi się, że Krzyż Walecznych tylko za działania na wojnie można dostać. No, ale i też nigdy mój dziadek nie miał na krzyżach Walecznych, na żadnym zdjęciu, dlatego to mi się wydaje że to był jakiś pic na wodę natomiast był dwukrotnie ranny w dwudziestoleciu międzywojennym jak się rozpoczynała wojna w 1939 roku to dziadek już miał wtedy dwie gwiazdki za rany także <grym> także tak No dobra, trochę fajne dziś historyjki, takie spokojne, że tak powiem, historyczne. Mam nadzieję, tak, jutro się prawdopodobnie zobaczymy, jutro albo pojutrze się zobaczymy na kanale. No i ten tydzień to będzie większa intensywność też filmów na kanale, dlatego że, tak jak wspominałem, no też oprócz tego, że są dziady, no to jest wolne, no i będzie więcej czasu. Może więcej was będzie miało więcej czasu, żeby pooglądać jakieś rzeczy. Będziemy na dzisiaj kończyć. Z 23.23, 23, przynajmniej u mnie. Eee, dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że taka luźna rozmowa na koniec i takie historyczne różne wspominki różnych ciekawszych historii rodzinnych. To jest fajna sprawa. Ja takich historii rodzinnych to mam odpyty. Kurde przede wszystkim z tej rodziny ze strony Częstochowskiej, chociaż ze strony z Mińska Mazowieckiego tam gdzie mój tata poznał moją mamę, czyli ze strony mojej mamy też jest parę ciekawych historii powojennych no. także i wojennych również no, o moim dziadku, właśnie ojcu mojej mamy który walczył pod Zambrowem był ranny w głowę, to wam opowiadałem także także tak Tytus, o, no to na koniec moja korupcja. <noise> dziękuję bardzo. Przyda się, każdy grosik się przyda. Jak to się mówi, wśród górali ze wzgórz golan. <noise> Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do no, tych, którzy nie widzieli być może ostatniego filmu z historycznego o okręcie B59. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. A z historii na pewno z historią się spotkamy w tym tygodniu. A być może jeszcze będzie filmik z czy na pewno będzie film, jakiś będzie. Albo będzie pierwsza historia, albo będzie uzależniony od książek. No i będę kombinował, żeby pokazać wam w tym tygodniu. Myślę, że to dopiero pod koniec tygodnia. Pokazać wam yy, Ubota w akcji. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję za miłego live'a. A, żeby nie mówić o okresie międzywojennym, tak? Tutaj mówił Jack. No w sumie tak, tam cały czas była na Dziękuję za miłego live'a. Przynajmniej dla mnie. Ja się bardzo sympatycznie czułem w czasie tego live'a. Zapomniałem, że mnie gardło bolało. Eee, no i do zobaczenia miłego. Tygodni. Miły... Życzę wam miłych dni i spokojnych. I żeby powspominać trochę tych, których już z nami nie ma, bo to też jest, wiecie nieważne czy się wierzy, czy się chodzi do kościoła, czy się nie chodzi, czy się obchodzi Halloweeny, czy się obchodzi święto zmarłych, czy się obchodzi dziady, to zawsze wszystko to polega na tym, że gdzieś tam sprowadza się to do tego, że trzeba, dobrze by było wspomnieć tych, których już z nami nie ma ciałem, tylko są duchem. I ja zamierzam właśnie te dni również w ten sposób tak spędzać. Tym bardziej, że wśród tych, których nie ma z nami, no... Są też osoby, które na przykład bywały tutaj na, na live. No, przypominam choćby wspaniałego Tomka Kowalskiego, którego już z nami nie ma. Ponad dwa lata. Nie, dwa lata. Dwa lata z nami już go nie ma. Yy, no, statystyczny Kowalski, pamiętacie zapewne. No dobra, trzymajcie się i do zobaczenia na kanale. Na razie, cześć.